Siema! Dzisiejszy filmik dla mnie będzie wyjątkowy z dwóch względów. Po pierwsze, dlatego, że jest to mój tysięczny filmik na kanale, i w sumie, gdy zaczynałem to robić, to nigdy bym się nie spodziewał, że tak to pójdzie. Także dziękuję każdemu, kto przyłożył jakąkolwiek cegiełkę. Natomiast drugi. Będzie wyjątkowy, znaczy drugi powód jest być może nawet jeszcze bardziej wyjątkowy, ponieważ chciałbym zacząć taką małą serię, gdzie będę rozmawiać sobie z ciekawymi ludźmi na temat szachów i w sumie nie tylko. Taki podcast, taki wywiad, jak zwał, tak zwał. No i moim pierwszym gościem w tejże serii, którą roboczo nazwałem Pogadajmy o Szachach, będzie no, w sumie czterokrotny mistrz Polski i też złoty medalista ostatniej olimpiady, a mianowicie Mateusz Bartel, także dzień dobry Mateuszu, cześć. Cześć, witam bardzo serdecznie. Miło mi, że jestem tutaj takim, no nie wiem czy kwiatkiem do chorzucha, ale jubileuszowym gościem. Tak jest, jubileuszowy gość. A co ciekawe, to też wyszło zupełnie losowo, bo my już z Mateuszem się ugadywaliśmy, ja wiem, ze trzy tygodnie temu. Ale jakoś tak, najpierw ja miałem Hiszpanię, potem coś nie mogliśmy zrobić, i akurat tak wyszło, że jak tysięczny filmik będzie z Mateuszem. Także ja też się cieszę. Jak widzicie, też Mateusz troszkę gorsza jakoś niż zazwyczaj, ale to dlatego, że jest aktualnie w Baku, gdzie będzie mierzył się w Pucharze Świata, który sportuje już jutro, prawda? Tak, zgadza się, już. Jestem w blokach startowych może. <laughs> Okej, okay. a w sumie takie pytanie mi wesz przyszło do głowy, czy dzięki szachom zwiedziłeś całą. Kule ziemską, w sensie byłeś na każdym kontynencie i grałeś tam w szachy, czy nie? Nie, nie, nie. Właśnie ostatnio jak pojechałem do Kanady, a było to miesiąc temu, to była moja w ogóle pierwsza wizyta w którejkolwiek z Ameryk. W, w południowej jeszcze nie byłem, okay. a w północnej po raz pierwszy. Ale ja też nigdy nie przywiązywałem do tego takiej wagi, żeby wybierać turnieje pod kątem turystycznym. Zresztą z Kanadą to troszkę się skompromitowałem, bo każdy, szanu, każdy, każdy szanujący się turysta zaplanowałby to tak, żeby, no nie wiem, chociaż do tego wodospadu Niagara skoczyć, czy zobaczyć coś innego. A ja zrobiłem tak, że przyjechałem w nocy i następnego dnia musiałem grać jakiś maraton, bo to taki był akurat grafik, że grałeś cały czas. No, i w związku z tym zobaczyłem tyle co nic, a przecież Kanada jest pięknym krajem, no i tego, i tego żałuję, ale odpowiadając na Twoje pytanie, byłem w wielu miejscach, ale zdecydowanie najczęściej była to Europa. W Europie jest tyle turniejów, że właściwie nie trzeba daleko wyjeżdżać, żeby, żeby pograć na dobrym poziomie. Troszkę byłem w Azji, ale. No przeważająca, przeważająca większość to jednak Europa. Z tym, że jeżeli ktoś chce, tak jak znany szachowy globetrotter Sergej Tiwiakow, czy troszkę mniej znany, bo silniejszy Nigel Short, oni zwiedzili chyba, no nie wiem, ze 120 krajów, bo po prostu mhm. jeżdżą tam, gdzie mogą zobaczyć coś nowego i no, na pewno szachy to mogą ułatwić. Tak, tak, tak. To jest w ogóle ciekawe, że a propos tego, co powiedziałeś, to tak bardziej dla widzów, wydaje się, że wiecie, turniej szachowy, jedziesz sobie na drugi koniec świata czy coś, ale sobie pozwiedzasz. Natomiast prawda jest taka, że nawet jak ja teraz wróciłem z Hiszpanii, to w Hiszpanii, będąc, trudno jest cokolwiek zwiedzić. No, jak rundy są codziennie, a raz jeszcze w Hiszpanii dwukrotnie były rundy, że były dwa dni. Po, po dwie rundy, nie? No to wtedy już zupełnie nie ma czasu, a jeszcze szachy, no niestety, czasami wchodzą na psychikę tak, że czas, jak się przegra partię, to nie chce się za bardzo e, nic takiego robić. A moje pytanie było dlatego, bo jak właśnie leciałem do Hiszpanii, to rozmawiałem o tym z Igorem Janikiem i się tak właśnie zdziwiłem, bo on gdzieś na mistrzostwa chyba świata e, jechał w ogóle do Urugwaju z, i tak sobie się kurczę, nie? Jakbym był trochę lepszy, może bym zwiedzał cały świat, no ale, no ale tak to jest. No dobra. Dobra, mam nadzieję, że podróż była ok. I, no, bo w sumie wczoraj leciałeś, tak? Wczoraj tak, leciałeś. zgadza się. Okej. Okay. Nie, po podróż, ok. Wszystko, wszystko sprawnie. W Baku jestem po raz trzeci, bo w 2015 roku tutaj był Puchar Świata też. I wtedy mieszkałem zresztą w, w najlepszym hotelu, w jakim kiedykolwiek w życiu mieszkałem. Fairmont Flames, naprawdę takie warunki, że człowiek się czuł trochę jak w pałacu. Rok później, w 2016 roku, była tutaj Olimpiada. I teraz jestem po kolejny raz na Pucharze Świata, z tym, że no tym razem tak troszkę z przypadku, bo tylko dlatego się załapałem, że zawodnicy z Armenii odmówili gry z uwagi na konflikt azersko-ormiański i wszedłem z Mistrzostw Europy jako bodajże piąty rezerwowy, bo pięciu Ormian mnie wyprzedziło, także <laughs> czyli... no nie wiem, czy to na można nazwać szczęściem, bo... Bo tutaj ciężko się cieszyć z tego, że są jakieś konflikty zbrojne, ludzie umierają i tak dalej. No ale tak się potoczyły moje losy i tak uzyskałem prawo gry. No, ja, ja zawsze mówię, że wiesz, za parę lat nikt nie będzie pamiętał jakim, jak się tam dostałeś. Może będziesz jak bodajże dania, chyba w piłce nożnej, gdzie tam ledwo coś, znaczy właściwie nie, nie awansowała na mistrzostwa Europy bodajże, a potem, a potem je wygrała, bo weszła tak trochę tyle. Na, ja. na to właśnie liczę. <laughs> tak, o, o pucharze świata, o Czechach też sobie później porozmawiamy, natomiast jeśli chodzi o tę rozmowę, chciałem zacząć od takiego, od czegoś, co w sumie zacząłby prawdopodobnie każdy powiedzmy dziennikarz, który nie za. Za bardzo ma pojęcie o szachach, ale wydaje mi się, że to jest takie dość ważne, jeżeli chodzi, szczególnie dla widzów, a mianowicie jak wyglądały twoje początki, bo to na pewno będzie ciekawe. Czy ty od początku byłeś takim gościem, który, wiesz, siedmioletni Mateusz zaczął grać w szachy, pojechał na pierwszy turniej, wygrał wszystko, co się dało, i potem zaczął profesjonalnie grać w szachy, czy raczej to było jakimś dziełem przypadku, czy, czy jak to wyglądało, twoje takie początki kariery szachowej? Ja myślę, że, że tutaj było, był splot y, przypadku i, i, i właściwie szczęścia, można powiedzieć, bo ja generalnie uważam, że mm, no, milionerem w życiu nie zostałem i nie zostanę, chyba że w lot to trafię. Natomiast <laughs> jestem zadowolony z tego, jak się moje to, losy toczą. I to dzięki szachom, bo, bo ja w szachy już gram ponad 30 lat, więc całe moje życie, można powiedzieć, kręci się wokół szachów. A zaczęło się tak troszkę przypadkowo, bo w mojej rodzinie nie było żadnych szachowych tradycji, co no nie jest jakby zasadą bardzo często jednak ktoś tam jakiś kontakt z szachami miał. Mój tata miał kontakt o tyle, że ktoś go kiedyś nauczył w szachy i to w ogóle chyba jakiś sąsiad z osiedla, więc to nie były jakieś nie wiadomo, jakie kontakty i do, do czasu. Właśnie kiedy, tutaj trochę uprzedzałem fakty, tata nas nauczył grać w szachy, on nigdy w żadnym turnieju szachowym nie, nie brał udziału. Więc okay. kompletnie nie wiedział, że, że, że jakieś życie szachowe istnieje. No i tak troszkę z przypadku, kiedy mój młodszy brat Michał, bo Michał jest półtora roku młodszy ode mnie i zresztą jest aktywnym szachistą, mistrzem FIDE. Mistrz Fide. Jego, ranki mm -hmm. jego ranking skacze, ale to jest mm -hmm. tak realna siła gry to jest około 2-300, czasami trochę więcej, czasami trochę mniej. W każdym razie Michał jest, jest mocnym szachistą i, i cały czas chętnie gra. I nauczyliśmy się grać w szachy, kiedy zachorowaliśmy na ospę wietrzną. Byliśmy cały w tych fioletowych kropkach z Gęcjany, to na zdjęciach nawet mamy. I, I tata nas postanowił wtedy nauczyć grać w szachy, może po to, żeby mieć trochę spokoju od dwóch męczących chłopaków, którzy, którzy byli uziemieni. I to jakoś chwyciło. I to jakoś chwyciło, widać było, że nam się to podobało. Tacie się też to podobało, bo on miał zawsze takie skłonności i sportowe, bo, bo jako dziecko uprawiał piłkę nożną. Niestety, kontuzja sprawiła, że przestał ją uprawiać. No, i też był osobą bardzo utalentowaną, no zresztą w bardzo wielu kategoriach, natomiast, zwłaszcza pod kątem jakimś takim matematycznym, nauk ścisłych, także te szachy, jakby były obszarem, który wydawał mu się też bardzo ciekawy dla jego dzieci. No, i tata to bardzo szybko pociągnął, gdzieś z przypadku, bo tutaj kolejny przypadek. W akademikach Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie mój tata jakiś tam biznes rozkręcał, byli zakwaterowani uczestnicy Mistrzostw Świata Dzieci w 1991 roku w Warszawie i tata tak zobaczył, kurczę, dzieci grają w szachy. Wcześniej tego nie wiedział. To nie były czasy takie, że sobie wchodziłeś w internet i widziałeś, że Tomasz Jaskółka opowiada o szachach, tylko... Tego się nie wiedziało, prawda? Mhm. Wtedy to były raczej takie rzeczy, nie byłeś w, w jakiejś społeczności, w jakimś gronie, nie miałeś pojęcia, że, że tak może być. I tutaj, właśnie taki przypadek: Tata zobaczył, że dzieci grają w szachy, no i pomyślał, że skoro, skoro jego dzieci gdzieś tam to chwyciły, no to trzeba ich zapisać do jakiegoś klubu. I tutaj też kolejne, jakby dobre zrządzenie losu, że, że Tata od razu zapisał nas. Do Polonii Warszawa, czyli no, najlepszego warszawskiego klubu. Być może nawet po, po w Polsce to, to był no, ra, raczej top topów hmm. e, i e, trafiliśmy pod fajne, fajne skrzydła e, do klubu, który też w tym momencie był na, na fali wznoszącej, bo kiedy ja dołączałem, no to tam już karierę robił Bartek Macieja, Bartosz Soćko. To były osoby, które no w tej polonii swoje pierwsze kroki stawiały, i też organizacyjnie klub robił się bardzo mocny dzięki właśnie osobie, między innymi Świętej Pamięci Jana Maciej. No mhm. i w takim, w takim otoczeniu bardzo fajnie było rosnąć, więc, tak jak mówię, splot fajnych wydarzeń, który, który pomógł w te szachy wniknąć, aczkolwiek ja zawsze uważam, że kluczowe, jeśli chodzi o zainteresowanie szachami, było to, że ja po prostu wygrałem pierwszy turniej, w którym zagrałem. O. Były to mistrzostwa Warszawy do lat bodajże 9 bądź 8, bo tam jakoś to dziwnie robiono. To mm -hmm. były jakieś kwalifikacje do półfinałów Mistrzostw Polski bodajże, już nie pamiętam. Okay. W każdym razie zagrałem, wygrałem i kolejny przypadek, że, że, że chłopak, który był tam faworytem, on nie zagrał w tych mistrzostwach, bo złamał rękę i ja wygrałem te, te, ten turniej. No i to wiadomo, no jak wygrywasz coś, no to jest motywacja, żeby, żeby w, to, w to wnikać. Z tym, że na początku, no to ja, ja generalnie wychodzę z założenia do dzisiejszego dnia, że, że te szachy w wieku tam sześciu, siedmiu, 8, dziewięciu lat to jest raczej zabawa. Mhm. E, I to, czy ktoś tam wygrywa, przegrywa, no to, to tylko daje taką motywację na zasadzie, że chętniej to, to się tym zajmujesz. Natomiast mhm. tak na poważnie zacząłem grać w szachy, jak wygrałem Mistrzostwa Polski do lat 10. Okay. I od tego momentu no, chciałem coś w tych szachach. Chciałem coś w tych szachach osiągnąć. Bardzo mnie tak na wyobraźnie działały. Ja uwielbiałem czytać czasopisma szachowe, zresztą do dziś uwielbiam. Więc okay. brałem magazyn szachista, bo to był właściwie jedyny wtedy magazyn, który mhm. się czytało. Eee, Oj, tak. No, i otwierałeś, i patrzysz, nie wiem, Olimpiada Manilia, Manila, Filipiny. No, i tak myślisz, wow, gdzie to jest? Fajnie byłoby tam zagrać, i czytasz tutaj o Robercie Kuczyńskim, o Adamie Kuligowskim, o Jacku Gdańskim, Włodzimierzu Szmicie, Hannie Ereńskiej, Agnieszce Brusman, i tak dalej, i tak dalej. I to działało strasznie na wyobraźnię, zwłaszcza mm -hmm. w tych czasach bez internetu. Także mnie to bardzo szybko chwyciło, wkręciło. Chciałem być yy, częścią tego, tego świata ne, i, i byłem no i gotów się poświęcić. Okej, okay, okej. Okay. No i w sumie, jakby nie patrzeć, no to zostałeś częścią tego świata. A propos, to myślę, że w ogóle też widzowie, którzy na przykład zaczęli grać te kilka lat temu, czy nawet kilkanaście lat temu ze względu na swój wiek, to chyba trochę znaczy na pewno będą mieć trochę problem ze zrozumieniem tego, jak to jest nie mieć internetu, nie mieć tego. Dostępu do szachów, bo ja pamiętam, ty pewnie to i tak będziesz trochę bardziej wiedział. Natomiast ja pamiętam swoją jakąś pierwszą ligę seniorów, pojechałem na wieku tam 11 czy, czy 12 lat, to była druga Liga Seniorów i. Czy może juniorów, no, mniejsza o to. W każdym razie pamiętam, że. Jeśli chodzi o przygotowanie do partii, to my się przygotowywaliśmy tylko dopiero od trzeciej rundy, bo wiedzieliśmy co zawodnicy, nasi przeciwnicy w trzeciej rundzie grali w pierwszej rundzie, bo był biuletyn. Nie było czegoś takiego, że sobie w bazie sprawdziłeś e, zawodników i tak dalej i no te szachy... Trudno jest mi powiedzieć, czy były wtedy ciekawsze, czy mniej ciekawe, na pewno były mniej rozwinięte po prostu. Natomiast faktycznie te czasopisma, no zresztą wykorzystam okazję, że rozmawiam z tobą. Jak ja byłem właśnie na swoich pierwszych mistrzostwach Polski do lat 10, to było w Kołobrzegu, w 2000 prawdopodobnie piątym <coughs> albo czwartym roku to właśnie pamiętam, że było stoisko z czasopismami i tam albo w szakiście, albo w czasopiśmie mat na końcu zawsze były kombinacje. Pewnie kojarzysz, nie? Że tam kombinacje są dane z ostatniego roku, 10 najlepszych partii czy coś. I między innymi twoją partię tam zobaczyłem. I pamiętam, że tam był napis, że to było do lat 18 albo do 16 z mistrzostw polskich juniorów. I już wtedy miałem coś takiego, ok, nie? To, to tam różni ludzie byli, ale między innymi ty i tak pamiętałem, dobra, nie? to ten partner to jest ten taki dobry pewnie. No i, no i tak to zostało. Stało, ale faktycznie ja zawsze polowałem na to, żeby zagrać taką partię, żeby do magazynu szachista się dostać. No, dostałem się, ale niestety w takiej partii, gdzie to przeciwnik kombinację zrobił, no ale, ale przynajmniej byłem w szachiście. E, także, także spoko. Wspomniałeś też o, o tych starszych od ciebie osobach, czyli tam wspomniałeś chyba o Maciej i Soćko. A ile jest różnicy między wami lat? W sensie to jest. Y Ilego? to jest sporo. Bart Bartek Macieja urodzony jest w 77 roku, Bartosz Sączko w 78, czyli okay. ja w 85, także to jest uh -huh. 7-8 lat. O, no, okay. w, 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 w czasach juniorskich to jest oczywiście przepaść, więc to była bardzo duża różnica. No, ale to były dla mnie takie osoby totalnie um, no idole, można powiedzieć, wzorce, uh -huh. bo, bo to byli zawodnicy, którzy też te tytuły. Arcymistrzowskie osiągnęli ładnych parę lat wcześniej, a którzy gdzieś tam byli no, na wyciągnięcie ręki. Zresztą tak Bartek, jak i Bartosz na różnych etapach pomagali mi, i, i sporo im zawdzięczam. Mhm, mm bo właśnie to, to jest też taka rzecz, która mnie trochę zastanawia, bo nie wiem czy wiesz, ale na Podkarpaciu nie ma żadnej osoby z tytułem arcymistrza. Po prostu my, jak widzimy arcymistrza, to go palcem pokazujemy, bo to jest coś takiego rzadko spotykanego. I tak zastanawiam, no teraz miejmy nadzieję, że Miłosz Spar albo Antek Kozak, no to są na pewno zawodnicy, którzy jakieś tam szanse na tytuł arcymistrza mają. Zresztą, no Miłość ostatnio właśnie w Hiszpanii zrobił normę. I tak się zastanawiam, na ile. Brak takiej osoby w środowisku, tak powiedzmy bardzo ogólnie, wpływa na to, że potem innym osobom jest trudniej wbijać tego typu rankingi, bo mi się wydaje, chociaż to jest powiedzmy, moja taka teza, hipoteza, czy jakby to tam nazwać, że sama obecność takich osób, gdzie przychodzimy sobie, nie wiem, do klubu szachowego, i możemy z arcymistrzem sobie grać na wyciągnięcie ręki, wydaje mi się, że dość dużo dość dużo daje, że. Oczywiście samemu też można osiągnąć jak najwyższe tytuły i są na to przykłady. Natomiast wydaje mi się, że jakby obecność takiej osoby gdzieś w pobliżu, możliwość rozmowy z nim, analizy z nim i tak dalej, to może być bardzo przydatna, ale wydaje mi się też, że nie jest jakoś konieczna. Co o tym myślisz? No absolutnie tak. To znaczy czasy się też zmieniają. Teraz w czasach komputerów pewne rzeczy możesz nadrobić bo po prostu wiadomo komputer ci powie obiektywną prawdę, ale komputer ci powie, da ci wiedzę zresztą o tym pewnie jeszcze porozmawiamy da ci taką wiedzę nie do końca ludzką, tak? To A. takie ludzkie know-how może ci dać właśnie ktoś, kto, kto sam tego doświadczył, kto sam przez pewne rzeczy przeszedł. No i tu nie mam wątpliwości, że Kontakt z zawodnikami o wyższym poziomie jest, jest bardzo pomocny. Nawet dziś, mimo. I oczywiście dużo, dużo bardziej był potrzebny kiedyś. Kiedy to ja zawsze tak się śmieję, ale to tak było. Zresztą nie tylko ja, kiedyś po prostu arcymistrz jak coś powiedział o jakiejś pozycji, to była jak prawda objawiona, prawda? Przychodził okay. sobie X czy Y i mówił. Hey, kompletnie wygrana. O czym ty w ogóle mówisz? A teraz byś wstawił tą kompletnie wygraną, by się okazało, że ona jest w ogóle nie wiadomo, kto stoi lepiej, albo jest w ogóle na odwrót, prawda? No, ale kiedyś jakby te, ten tytuł bardzo pomagał i oczywiście to prowadziło do śmiesznych sytuacji, natomiast no, kiedyś, kiedyś ten dostęp do tych znakomitych graczy, dużo lepszych graczy był no, na pewno jeszcze bardziej potrzebny, stąd też Rosjanie, Związek Radziecki i wszystkie te późniejsze republiki miały ogromną przewagę, bo po prostu tam była ogromna siła bardzo wielu zawodników. Zawsze jadąc do Rosji się śmiałem, że tam w każdej wsi jest arcymistrz. I, i trochę tak, tak było, bo, bo, bo naprawdę ta liczba dobrych graczy jest. jest no była i jest tam ogromna. No i to oczywiście bardzo pomaga. Ja też wychodzę z założenia, tak globalnie można powiedzieć, całościowo patrząc na to zagadnienie, że ty możesz stać się lepszym graczem, może nie tylko i wyłącznie, ale przede wszystkim wtedy, kiedy obcujesz, czy to w formie rywalizacji, czy to w formie analiz wspólnych z lepszymi od siebie. Bo, bo to jest. Takie podnoszenie poprzeczki wyżej. Jeżeli rywalizujesz tylko w turniejach, gdzie robisz, nie wiem, 8 z 9 i wszystkich ogrywasz, to też jest przydatna umiejętność, ale mimo wszystko, no, pewnych rzeczy się nie nauczysz, bo, bo czasami trzeba dostać, mówiąc kolokwialnie, w cztery litery yy, i mieć materiał do wyciągania wniosków. Także yy, wracając do Twojego <grych> pytania, tak, kontakt z takimi zawodnikami o wyższym poziomie jest bardzo potrzebny i im więcej takich kontaktów. Tym, tym lepiej. Dlatego, jeżeli ktoś się mnie pyta, czy w młodym wieku lepiej jechać na silny turniej i zająć jedno z ostatnich miejsc, czy lepiej jechać na słaby turniej i podbudować swojego, to ja nie mam wątpliwości. Lepiej zbierać, lepiej zbierać baty. No, ale oczywiście, no, nie, nie każdego na to stać. No, bo, mhm. bo, bo, bo tak jak powiedziałeś, szachy potrafią być. Ty, ty akurat pod kątem zwiedzania to powiedziałeś, że szachy potrafią wpływać na, na psychikę, ale no wiadomo, jedziesz na turniej i robisz mało punktów, to, to może cię zniechęcić, ale jeżeli Oj, tak. masz do tego dobre podejście, to jest fajna szkoła. Ja pamiętam, że jednym z turniejów, które najbardziej zapadły mi w pamięć, był turniej, w którym przegrałem pierwszych osiem partii. I. I, I nie był to turniej, z którego byłem rozczarowany, bo to był taki turniej, to się nazywało Jesień. Dziewię... Były takie turnieje, wiosna Jesień, hmm. kiedyś w latach 90. organizowane przez to się chyba nazywało e, jakaś tam organizacja współpracy Polska Wschód e, i e, przyjeżdżali jacyś juniorzy z Byłych Republik Radzieckich. Czyli no, pamiętam, że na przykład na którymś z turniejów był Moisiejenko, czyli bardzo silny arcymistrz później z Ukrainy. Mm -hmm. w, tych, w różnych edycjach różne osoby przyjeżdżały, no i cała polska czołówka e, juniorska. Ja raz zostałem tam dokooptowany do, do, do pary od drugiej rundy w ogóle, bo, bo wcześniej się nie, nie udało. Miałem 8 <laughs> lat i trzecią kategorię. A następny zawodnik miał 10 lat i pierwszą kategorię. U, to dwa no lata więc dużo. Y, tak, i to byli najlepsi y, z najlepszych. W sensie ja tam ledwo zaczynałem jakby grać, a tam y, na, najsłabsi zawodnicy to byli typu nie wiem, Krzysiek Jakubowski, Aleksander Miśta. Mm -hmm. czy, czy Marcin Szymański, osoby o dwa lata starsze, już z, z medalami mistrzostw polskich juniorów, i ja taki ogórek lokalny, który tam został, wiesz, w ostatniej chwili wciśnięty. No i ja, ja, ja siadałem do, do, do tych chłopaków. Czasami dostawałem, pamiętam, takie obiecujące pozycje, no ale oni byli dużo lepsi, no więc przegrywałem. Ale. Ale ja się cieszyłem z tego, że zagrałem, że zagrałem z takimi dobrymi gośćmi. Jakoś prawdopodobnie tata mnie tak nastawił, że to jest twoja szkoła. No przegrasz to trudno, ale się nauczysz. I ja myślę, mhm. że to było bardzo dobre podejście. Tak, to, to ja też właśnie uważam, bo ja niestety nigdy nie, nie poświęcałem za dużo czasu na taki szachowy trening. Ale jeżeli miałbym właśnie. Jeżeli widzowie mnie pytają dlaczego uważam, że no wbiłem jednak to 200, powiedzmy taki, w miarę sensowny ranking, to ja zawsze powtarzam, że to właśnie prawdopodobnie dlatego, że ja też miałem takie nastawienie, że ja mo mogąc sobie iść do grupy B i wygrać ją prawdopodobnie na Podkarpaciu na jakimś turnieju i wygrać nawet jakąś nagrodę, wiadomo, na jakiś plecak czy coś. I robić 9 z 9, albo pójść do grupy A i zagrać z dużo lepszymi i zrobić 3 z 9. No to miałem wielu znajomych na podobnym do mnie poziomie, którzy woleli sobie iść do B, no i tam rywalizowali ze sobą. Ja szedłem do A, no ale koniec końców i ja to powiedzmy 200 gdzieś tam wbiłem, a oni no, zostali na niższym rankingu, być może być może to jest też tego pokłosie i też zawsze, gdy organizuję sobie jakieś turnieje dla widzów albo coś, to też zawsze widzę, że to jest taki kłopot, że ludzie narzekają, że mają na przykład ranking, nie wiem, 1000 i w pierwszej rundzie dokoptowało im na czyskomie zawodnika 2100 i co to jest w ogóle za turniej. Zawsze powtarzam, że no dla mnie to jest coś takiego, że faktycznie można wyciągnąć jakieś wnioski, no i też w turniejach fajne jest to, że na żywo, znaczy jeżeli powiedzmy, wygrasz sobie zwykłą partię na czeskomie na żywo, no to będziesz grać cały czas z osobami na swoim poziomie. Jak masz 1000, będziesz grać z osobami na tysiąc. 1000. No trudno jest zagrać z kimś lepszym, tak znacznie lepszym, więc to też są takie fajne szanse i, i jak najbardziej ja też jestem po twojej stronie, że lepiej przegrać z lepszym i postarać się wyciągnąć jakieś wnioski, niż cały czas wygrywać ze słabszymi i jeszcze obrosnąć w piórka i wydawać, żeby ci się wydawało, że jesteś najlepszy na świecie, bo... No, najlepszy na świecie jest to. Cie dość ciężko być w szachach, niestety. A przy tym, jeszcze takie pytanie: Czy ogólnie byłeś taką osobą, która lubiła trenować? I czy tre czy ty miałeś kiedyś, znaczy, domyślam się, że miałeś, ale e, czy miałeś właśnie trenera? I czy jeżeli uczyliście się razem, to dużo czasu na to poświęcałeś? Czy to raczej tak jakby twój progres zawdzięczałeś głównie właśnie przebywaniu z lepszymi od siebie i graniu z lepszymi od siebie? Tutaj, tutaj muszę odpowiedzieć, że ja bardzo dużo zawdzięczam trenerom i bardzo dużo zawdzięczam mojemu tacie, który nadzorował ten proces szkoleniowy, szukając właśnie osoby, które mogą mi pomóc. Tych nazwisk się troszkę przewinęło, bo mogę właściwie wszystkich po kolei. Mniej lub bardziej wymienić. Mam nadzieję, że nie zapomnę o kimś, bo to niektóre współprace były krótkie. Zacząłem, zacząłem w Polonii Warszawa i tak jak mówiłem wcześniej, i tam na początku były zajęcia grupowe z, z panami Adamem Umiastowskim i, i Tomaszem Lisowskim. Tego pierwszego pewnie mniej osób kojarzy, tego drugiego już trochę więcej, bo, bo pan Tomek jest również wziętym historykiem szachowym i w wielu czasopismach jego materiały można przeczytać. Natomiast wówczas w, w Polonii, e, e, tak, i wracając jeszcze do tego, co powiedziałem, z panem Adamem potem miałem troszkę zajęć indywidualnych w domu. E, później na te zajęcia indywidualne e, inny szkoleniowiec z Polonii zaczął przyjeżdżać do mnie, e, pan Wojtek, świętej pamięci, Wojtek Rentvojt, e, bardzo barwna osoba. Jeżeli ktoś pana Wojtka pamięta, to wie dlaczego był taką barwną osobą. Ja mogę tylko powiedzieć, że wyglądał jak jaskiniowiec, bo był, że tak powiem, zawsze z brodą, zawsze włosy w nieładzie. Lubił, że tak powiem, spożywać różne trunki, śmiał się wyjątkowo głośno. Ale był też świetnym szachistą, który do niej osiągnął tyle, co Bóg, przez to, że prowadził taki, a nie inny styl życia. Mhm. Zresztą zmarł tragiczną śmiercią, bo, bo, bo niestety z uwagi na problemy różnego rodzaju wskoczył z okna, o. więc skończyło się to smutno. Natomiast no, pan Wojtek też, też był moim trenerem przez pewien niezbyt długi czas. Natomiast dość szybko mój tata stwierdził, że w sumie trenerzy ze wschodu, bo wtedy też była taka opinia i nie była to opinia pozbawiona sensu, że trenerzy ze wschodu mogą dać więcej, mhm. gdyż po prostu wyrośli z, z takiej kultury szkolenia szachowego, której w Polsce nie było. No i to nie było pozbawione racji, racji bytu. Dlatego swoje pierwsze Mistrzostwo Polski zdobyłem pod okiem Władimira Szyszkina z, z, z Moskwy, e, który niedługo potem e, e, zaczął trenować Kamila Mitonia. Także najpierw z, zdobył Mistrzostwo Polski ze mną do lat 10, <laughs> potem e, w cudzysłowie zakochał się w talencie Kamila, e, który no, prawdopodobnie e, na, na etapie juniorskim był dużo większym talentem ode mnie, bo na przykład Rok później Kamil wygrał Mistrzostwa Polski wynikiem 11 z 11 o, klasyczne? I, i, I Tak, Tak, w, do, do 2000 o. 1996 rok, do lat 12. Kamil wygrał wszystkie partie. I, no i potem medale Mistrzostw Świata też zdobywał. Zresztą Kamil. No, był gigantycznym talentem, bo, bo przecież mając 13 czy 14 lat nawet grał mecz z Korcznojem w Krynicy Ach, Zdroju, który zorganizował jakiś bogaty mecenas. No, zresztą e, talent Kamila no, był, był naprawdę ogromny. Myślę, mhm. że mógł dużo więcej ze swojej kariery wycisnąć. Chociaż można powiedzieć, że wyszło dobrze, bo teraz w Janka Dudej też A. To, to, to też przyniosło pewne korzyści. Natomiast wracając do moich trenerów, no to właśnie pan Władimir Szyszkin dość szybko zniknął z radaru i co ciekawe, Tata zastąpił go też Szyszkinem, ale już Wadimem z Ukrainy, Wadimę. którego mhm. można troszkę kojarzyć, bo w polskich turniejach grał. Z Wadimem Szyszkinem trenowałem przez mniej więcej rok. I on polecił w pewnym momencie trenera, który jego wyszkolił w Kijowie, pana Jakowa Leufenfelda. I pan Jakow faktycznie przyjechał tutaj z, z Ukrainy do Polski i w latach 96, 7, 8 bodajże, a może jeszcze 9, szkolił sporą grupkę juniorów z Warszawy, bo to nie byłem tylko ja, to było kilka innych osób, większość tych nazwisk już jest nieznana, bo, bo niewiele osobom powiedzą takie nazwiska jak Patryk Łagowski, Małgosia Starczeska, Mikołaj Szablewski, większość z tych od... no Patryk ma tytuł międzynarodowy, chyba mistrza międzynarodowego, pozostali raczej nie. Natomiast pan Jakow bardzo dużo mi dał, bardzo dużo rzeczy mnie nauczył, z plusami i minusami prawdopodobnie, ale zdecydowanie więcej plusów. Ja pod jego okiem skoczyłem z rankingu 1900 do rankingu 2300, więc o. to był bardzo duży skok. No i Pan Jakow potem zmienił Polskę na Niemcy. Zresztą w Niemczech mieszka do dziś. Także no po prostu przez jego relokację musiałem szukać nowego trenera. I gdzieś tam trafiłem, no tak, poprzeczka poszła mocno w górę, można powiedzieć, bo już pod oko arcymistrza Adriana Michalczyszyna z zelwowa, z którym mam zresztą jakiś tam kontakt choć już nie szkoleniowy, do dziś. No i to, to było już takie posmakowanie tego można powiedzieć najwyższego poziomu, bo bo, bo to był już człowiek, który gdzieś tam w sztabach karpowa pracował który o. wiedział, jak to wygląda. Z tym, że z panem Adrianem ciężko było pracować z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że nie należało to do najtańszych. Po drugie, dlatego, że po prostu był bardzo zajęty i on gdzieś w pewnym momencie polecił swojego trenera. To tak, po raz kolejny się ten motyw pojawia, że ktoś poleca <laughs> trenera, który go wyszkolił. Pana Wiktora Żelandinowa, człowieka, który już wtedy miał ponad 60 lat. No i to był... To było coś wyjątkowego, bo, bo pan Wiktor, tak mój tata żartuje, zresztą zmarł niestety rok czy półtora roku temu pan Wiktor. Pan Wiktor się we mnie zakochał, realnie powiedział tacie, bo gdzieś tam usłyszał, chociaż nie rozumiał polskiego, że tata ma może problemy z pieniędzmi, coś tam tego. Mimo, że tak nie było, a on powiedział, mhm. że on może mnie za darmo szkolić, bo po prostu ten, nie? Tata mu i tak płacił, no ale on powiedział, że ja mogę za darmo to i tak dalej, nie? Okay. No i pan, pan Wiktor był takim szachowym świrem, no nie ma już takich ludzi na świecie. To był taki gość, który po pierwsze grał w stylu tala, czyli wszystko o. chciał oddać, od razu zamatować. I jeżeli, jeżeli ja w dzisiejszych czasach gram jakieś agresywne partie, a podobno mi się zdarza, to to, to jest absolutnie zasługa pana Wiktora, bo wszyscy inni moi trenerzy byli byli raczej no zupełnie inni, raczej gdzieś tam. Jakieś inklinacje pozycyjne, coś takiego. A pan Wiktor to był po prostu szachowy świr. Ja tu mogę taką anegdotkę opowiedzieć, bo ona jest kapitalna. To, to, to była taka osoba zakochana w szachach, że jak kiedyś pojechaliśmy na Mistrzostwa Europy, juniorów do lat 18 albo 16, 16, chyba, ja miałem bodajże 3 z 3, chyba 4 z 4. Mhm. I w piątej rundzie przegrałem z jakimś tam zawodnikiem. Jakiś ostry wariant Karokana. No i przegrałem, ale pozycja mi się podobała. Pan Wiktor nie mógł tego przeżyć, że ja przegrałem tę partię, i po prostu po tej partii był dzień wolny. On realnie przez całą dobę siedział przy szachownicy i to analizował, bo po prostu go wkurzało, nie? że ja przegrałem tę partię. On tylko szedł na obiad i siadał, wracał do deski. To nie było komputerów jeszcze wtedy, znaczy programów takich silnych, albo były, ale my nie korzystaliśmy, bo to było, nie wiem, drogie czy coś takiego. I on siedział cały dzień i to analizował. I, I cały czas mnie tylko, Mateusz chodź coś ci pokażę. Ja mówię, trenerze, no kurde przegrałem, mam tę partię naprawdę gdzieś, weź się ogarnij człowieku, ja mam już dosyć tego, ale chodź, chodź, ja tu analizuję, nie? I mówię, nie no człowieku, co ty ode mnie chcesz, weź spadaj, nie? No dobra, tak nie mówiłem, ale po prostu no, miałem ale tego, nie. ale w końcu przyszedłem, on mi pokazał i ja po prostu kopara mi opadła, nie, bo, bo gość znalazł jakąś genialną ofiarę wieży która po prostu dawała kosmiczną grę I ja to potem, wiesz, z ciekawości po jakichś 10-15 latach sobie na Stokfisza wrzuciłem i Stokfisz to wszystko potwierdza, nie? O a, pozycja, a pozycja jest po prostu totalny jakiś tam rozgarniasz, wszystko wisi, nie i tak dalej. I, i ten, a on po prostu siedział całą dobę i to znalazł, nie? Więc yy, 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 no po prostu kosmiczny gość i... i, i Dużo mi to dało, bo, bo to była osoba zakochana w szachach mm -hmm. yy, i, i fajnie na tym skorzystałem, ale też yy, oczywiście yy, z trenerami to jest tak, że, że każdy ma swoje plusy i minusy. No i, yy, yy, i na przykład pan Wiktor yy, chwalił się tym, że, że, on żadnych, że on wszystko ma w głowie, żadnych notatek nie ma. I tak mm -hmm. faktycznie było. Yy, z dzisiejszej perspektywy nie do pomyślenia, że ja. Podobnie jak zresztą on, do, do poziomu arcymistrza właściwie nie miałem żadnych notatek debiutowych. E, a, a jeżeli miałem, to jakieś minimalne. E, no, i, e, no i to gdzieś tam pozostawiło pewne rzeczy, które trudno było przeskoczyć. E, bo, bo, bo jak się tego nie uczysz od samego początku, no to, to potem dużo czasu ci zajmuje wyrobienie dobrych nawyków debiutowych. Mhm żeby nie unikać jakichś tam pryncypialnych rzeczy, żeby dobrze to wszystko sobie organizować. I tutaj pewnie można było to zrobić inaczej, tak naprawdę jak organizować sobie materiał analityczny, debiutowy. Ja się nauczyłem od Radka Wojtaszka, ale to już wtedy byłem no, zawodnikiem wyczynowym. Więc pewne mhm. rzeczy gdzieś tam umknęły. Natomiast o ile te wszystkie osoby mogę wymienić swoimi trenerami, no to, to gdzieś jeszcze w międzyczasie na pewno miałem krótki, bardzo krótki epizod z Aleksandrem Czerwońskim, ale to było kilka sesji, bo to jakoś nie wypaliło z różnych przyczyn. To miałem wtedy około 10 lat. Troszkę miałem spotkań, tu akurat sporo na tym skorzystałem, bo mnie uczył obrony francuskiej, jak miałem około 11-12 lat, Jacek Gdański. No to, 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 to do dziś gram, francuski Do dzisiaj gras. Więc, mm -hmm. więc te, te lekcje Jacka były bardzo, bardzo przydatne. Troszkę później, jak miałem 14 lat, przez pewien czas dość mocno pomagał mi właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, Bartek Macieja. Nawet ze mną pojechał na, na Mistrzostwa Europy do lat 14. Co było dla mnie takie wielkie wow, nie? Że, że tutaj gość, który ma 22 lata, który jest kadrowiczem, który yy, no, walczy w bardzo ważnych turniejach, znalazł czas, żeby pojechać ze mną na Mistrzostwa Europy. No i akurat wyszło słabo, bo, bo, bo nic tam nie, 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 nie zwojowałem. No ale to było takie wow. I faktycznie od Bartka mhm. też się bardzo wielu rzeczy nauczyłem, bo tam przez. Rok, półtora, może nawet dwa lata, mieliśmy bardzo dobry kontakt i, i Bartek faktycznie bardzo wielu rzeczy mnie, mnie nauczył. A później, to, ale to już na takiej bardziej przyjacielskiej gdzieś tam relacji, właśnie sporo też od Bartosza soczki podpatrzyłem. Także okay. tak z grubsza, to, to, to są te osoby, które mi pomogły. Sporo jest tego. Mhm. Ale, ale myślę, że to tak powinno być. No tak, 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 też, też tak sądzę i, yy, ale, z, znaczy to nie wiem, to w sumie też zapytam, czy, no bo oczywiście praca z trenerem jest na pewno bardzo fajna, ale domyślam się, że to też nie było tak, że na przykład miałeś, nie wiem, jedne zajęcia, czy dwa zajęcia, czy ilekolwiek zajęć w tygodniu z trenerem i poza tym nie robiłeś nic. Był, to było coś takiego na zasadzie jakichś prac domowych, czy to było na zasadzie bardziej tego, że ty lubiłeś wziąć sobie książkę i sobie rozwiązywać zadanka, czy też uczyć się czegoś samemu? To znaczy, tak, powiem, że on, tak najwięcej szachów nauczyłem się, tak mi się wydaje, pod, pod okiem pana Jakowa Leifenfelda, na zasadzie takiej, że jak zaczynałem, to byłem takim, no, górem kompletnym, a on mnie nauczył, nie wiem, takich strategicznych jakichś zasad, jakichś reguł oceny pozycji, wymyślania mhm. planów, takie, takie mocne podstawy strategiczne gdzieś tam zostały wpojone. I ja nawet parę lat temu z ciekawości sobie przejrzałem te, te notatki, które, które robiłem podczas tych zajęć. To trudno było je rozszyfrować, ale sporo frajdy miałem. Bo, 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 bo to, to, to fajnie wychodziło. To rozszyfrowywanie. I padjako w ogóle było krótne, bo robił sobie testy. Czy ja na przykład pamiętam, że robię zadanie kolejny raz. I się okazało, że chyba nigdy się nie zorientowałem, nie? Co w sensie, nie za dobrze... to, samo, to samo zadanie? Tak. Że, że na przykład nie wiem, dawał mi tą samą pozycję w maju, a potem mi oddawał, nie wiem, w październiku, nie? Kurczę, ja się nie zorientowałem, to że to ta sama pozycja, nie? E, więc, więc śmiesznie. Ale tak parę razy widziałem, że w zeszycie po prostu ta sama pozycja się znajdowała, a on mi potem powiedział, że, że testował to na swoich podopiecznych i chyba tylko jedna osoba. Eee, mistrz Międzynarodowy Jerzy Słaby, bo on też potem dołączył do, do, do osób, które, które były szkolone przez pana Jakowa. Z tym, że on był, parę on był ze 2-3 lata starszy i dołączył też w troszkę późniejszym wieku, więc eee, no był po prostu dojrzalszą osobą. Może to ułatwiało, a może mhm. po prostu powtarzał sobie ten materiał. Eee, w każdym razie <laughs> y tak, były jakieś y zadania, były jakieś rzeczy, z tym, że. No problem był taki, że ja zawsze w tym dziecięcym wieku tak sobie myślałem: nie wiem, czy to by coś pomogło. Jak fajnie by było mieć jakiś indywidualny tok nauczania. Aha. Jak fajnie byłoby mieć dodatkowy czas na, na szachy. I z zazdrością słuchałem tych opowieści, że zawodnicy ze wschodu to oni często do szkoły to tak naprawdę nie chodzą. Mm -hmm, e, nie wiem, czy to by było dobre, czy to by było niedobre, może byłoby niedobre, natomiast no wiadomo, że szkoła zabierała sporo czasu, ja raczej też się nie obijałem, jak miałem mm -hmm. coś do zrobienia w szkole, to to po prostu robiłem, nawet jak to były kompletnie bezsensowne rzeczy, a często były, no, więc mm -hmm. tego czasu na szachy wcale nie było tak dużo, jak, jak by się chciało. Pamiętam, że część za, zajęć szachowych to ja miałem o godzinie 7.30 czy 8 jeszcze przed szkołą, mm -hmm. żeby, żeby po prostu wcisnąć to w, w dzień. I, a ja nie miałem żadnych dodatkowych zajęć poza szkołą. Nie miałem tam żadnego tam. angielskiego, piłki nożnej, kung fu, jiu-jitsu i, i pływania. No, pływania wiadomo, bo nie umiem pływać, ale e, po prostu mimo wszystko tego czasu za dużo... Nie było, natomiast tak z perspektywy może to było inaczej. Wiadomo, że pamięć już płata figle po czasie, to ja pamiętam, że ja najbardziej lubiłem wakacje. Kiedy kończyła się szkoła, ja sobie rano wstawałem i, i faktycznie te dnie lubiłem spędzać na jakichś analizach, jakichś książkach z książkami szachowymi, coś robiłem, tak sam z siebie, po prostu mi to sprawiało, sprawiało frajdę i no, i to było dobre, bo w dzisiejszych czasach to, to też jest, myślę, trudne. I dlatego można zachęcać, myślę, zawodników właściwie każdego poziomu i wieku, żeby, żeby do książek szachowych przysiąść. Gdyż jak siadasz z komputerem, to, to bardzo trudno jest zmusić się do myślenia. Po prostu patrzysz a, jak, jak tak. na film, tak? Mhm. On pokazuje, ty. A, no tak, 0,30, no jasne. A no, tak. jak siadasz z książką. No to jednak jesteś zmuszony do tego, żeby użyć tego swojego przedłużenia szyi do, do, do jakiejś aktywności. A tylko wtedy masz szansę, a tylko wtedy masz szansę się uczyć, jeżeli jeżeli no, stawiasz przed sobą jakieś zadania, także. Mm -hmm. e, no, tak, tak, no, także to jest po prostu konieczne, żeby się rozwijać. Tak, no ja, te, ja też zawsze powtarzam, gdzieś tam komuś, z kim? No, najczęściej widzą, że no trening szachowy. W, Wiadomo, wiele osób lubi sobie obejrzeć jakieś tam filmiki, udawać, że obejrzy 30 minut jak, o jakiejś partii i jest lepszym szachistą. Natomiast prawda jest taka, że faktycznie po takim treningu dobrze by było być trochę zmęczonym, nie? Ja porównując to do siłowni, można sobie iść i podnosić kilogramową hantelkę przez pół godziny i wtedy pójdzie szybko łatwo i przyjemnie, no ale jakiegoś tam progresu nie będzie i z szachami jest podobnie, nie? Że trzeba faktycznie usiąść, rozwiązywać te zadanka i samemu. <laughs> I samemu próbować dojść do tego, dlaczego dany ruch jest lepszy, a, jaki, a dlaczego inny jest gorszy. Także, także tutaj też 100% racji. I jeszcze ostatnia rzecz z Twojej, powiedzmy, przeszłości. Myślę, że to już trochę krócej przez to przejdziemy, ale zastanawiam mnie, czy dla Ciebie tytuł arcymistrza to było coś takiego, że to już jest szczyt. Czy byłeś, powiedzmy, na tyle dobry, albo na tyle czułeś się, że to jest jakaś tam formalność, że już mierzyłeś od początku, znaczy od początku, gdy już robiłeś ten progres i czułeś, że będziesz progresował, to czy tytuł arcyministra to było właśnie dla ciebie coś takiego, że to jest szczyt i w sumie fajnie będzie go wbić? Czy raczej myślałeś, że to jest jakiś tam przystanek po dro na drodze i, i będziesz leciał sobie dalej? Bo tutaj mogę powiedzieć, że gdzieś tam ostatnio oglądałem sobie wywiad z e, Maurice Ashleyem pierwszym czarnoskórym arcymistrzem w historii i on właśnie mówił, że gdy piął się po tych, szczyt, po tych normach, to początkowo miał coś takiego, że jak wbił pierwszą normę, to sobie pomyślał, dobra, nie? To zaraz druga, zaraz trzecia, a potem jeszcze będę mistrzem świata przy okazji, że, że trudno się tak zatrzymać. Natomiast ym, natomiast gdy już okazało się, że wcale to wbijanie norm nie jest takie proste, no to trochę się uspokoił no i ten tytuł arcymistrza go w miarę satysfakcjonował. A jak to u ciebie było? Bo w sumie ty w wieku ilu lat zrobiłeś arcymistrza? Mistrza? Ja chyba miałem arcymistrza, jeśli chodzi o wypełnione normy, w 2004 roku. Jak miałem 19, ale formalnie mi chyba został przy, przyznany w wieku 20 lat, w 2005 mm -hmm. roku. Czyli nie jakoś super szybko, nie jakoś strasznie późno. No, tak w miarę w porządku. E, tutaj w pamięci zapadł mi mm, tak jak wspomniałem z panem Aleksandrem Czerwońskim, mistrzem międzynarodowym, bardzo krótko trenowałem. Natomiast w pamięci zapadły mi jego słowa, który powiedział mi, że to nie jest kwestią, czy ty zostaniesz arcymistrzem, tylko kiedy nim zostaniesz. Ja tak się na niego mm -hmm. popatrzyłem, miałem wtedy 10 lat, mówię: Hello, ja mam <śmiech> pierwszą <śmiech> kategorię, a ty mi tu arcymistrzu mówisz, nie? Ale gdzieś to zapadło w głowie, że, że jeżeli gość, który jest mistrzem międzynarodowym i tak mówi, to to znaczy, że, że jest szansa to zrobić. I yy, ja nie miałem takie mam wrażenie jakiegoś strasznego ciśnienia na te tytuły. Wiadomo, że jak człowiek ma nie wiem 14 lat i 2-300 to sobie mówi wow, a fajnie by było już mieć arcymistrza, prawda? I, I gdzieś tam takie marzenia były, natomiast ja raczej tak stopniowo się rozwijałem. I w pewnym momencie, jak już poczułem, że gram z tą siłą arcymistrza, no to, to wiedziałem, że to prędzej czy później nastąpi. I przyznam się szczerze, nie do końca rozumiem, nawet w obecnych czasach, jak, jak jest szereg zawodników, którzy robią wszystko, żeby ten turniej, żeby te normy już zrobić. Jeżdżą do jakieś dziwne turnieje i, e, i polują na te normy, bo jeżeli ktoś gra z siłą arcymistrza, no to prędzej czy później go zrobi, a muszę zdradzić sekret, to nie odmienia życia, nie wiadomo jak, w sensie fajnie jest mieć literkę G zamiast literki I, jeżeli już masz IMA czy, czy ten, ale to, to nie jest tak, że pstryki, e, nie wiem, dziewczyny od razu pokazują cię palcami na dyskotekach, a organizatorzy rozwijają czerwony dywan. E, to to, to otwiera pewne drzwi, daje pewne jakieś tam bonusy, ale to nie jest nie wiadomo co, więc wydaje mi się, że zamiast myśleć o, o cyferkach, liczbach i tytułach, lepiej się po prostu skupić na tym, by grać lepiej w szachy, bo, bo to też nie jest tak, jak kiedyś, że lata temu to naprawdę było trudno zdobyć turniej, ty, tytuł arcymistrza, bo tych arcymistrzów było mało, bo trudno było podróżować, bo było. No, ograniczona liczba mhm. możliwości, prawda? Teraz wsiadasz w samolot, lecisz na turniej do Hiszpanii i na każdym z tych turniejów jesteś w stanie zrobić normę arcymistrza. E, a co ja mówię, nie musisz nawet ruszać się z Polski, bo masz nawet te niezbyt nasze silne openy często, a na nich też wystarczająca liczba arcymistrzów się pojawi, więc... E, Okej, okay, nie, a... nie masz gwarancji, że zrobisz tę normę, bo możesz nie trafić trzech arcymistrzów z różnych federacji zawodników, no ale nadal jest to możliwe, więc... Tak, ja właśnie zawsze pamiętam yy, mojego kolegę Łukasza Licznerskiego, który wygrał Krakowie rok temu i naprawdę zagrał tam świetnie, wszystko zrobił, ale brakuje tego jednego arcymistrza czy jednej federacji. No i mimo to nie zrobił normy na arcymistrza, no. Ale, no. ale tak to jest, no. Ale właśnie jeżeli Łukasz yy, będzie już stabilnie grał na poziomie arcymistrza, to to jest po prostu kwestia jakby czasu, tak? Widziałem, mhm. że teraz na przykład rywalizował na turnieju w BIL, więc takim turnieju, gdzie już tych zawodników utytułowanych ma wystarczającą liczbę na pewno, no ale, ale jeszcze brakuje tej regularności, więc mhm. nie, 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 nie zawsze to 2600 wbije. To prawda. To jeszcze, y, t, czy gdy zostałeś właśnie, powiedzmy, progresowałeś, 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 czy miałeś jakieś marzenia typu może zostanę jakiś mistrzem świata, albo może jakiś turniej kandydatów w przyszłości i tego typu rzeczy, czy raczej o tym nie myślałeś, bo to w sumie dla mnie też jest ciekawe, no bo jednak jakby nie patrzeć, aktualnie jesteś top 3 w Polsce, nie wiem, czy byłeś kiedyś top 1 zawodnikiem, jeśli chodzi o ranking w Polsce, wtedy jakbyś w swoim piku, chyba nie, nie, bo już wtedy był radek nie, że nie, tak strzelam. No, właśnie y, nigdy nie byłem. <laughs> I zdradzę sekret. Prawdopodobnie nigdy nie będę, chyba że z jakiejś przyczyny Radek i Janek zostaną zawodnikami nieaktywnymi. A nawet wtedy prawdopodobnie ktoś już będzie lepszy. Nie byłem nigdy numerem jeden. Wiadomo, że marzenia jakieś tam były. Natomiast jakby. Nie wiem, nie miałem nigdy jakiegoś ciśnienia, żeby być numerem okay. jeden w Polsce. To uh -huh. nie było jakimś takim. Hmm, nie wiem, że budzę się rado i mówię, muszę być numerem jeden. Może, może tego zabrakło, może trzeba było właśnie mieć taką, taką, może nie chorą, ale dużą ambicję, żeby, żeby iść jeszcze, jeszcze wyżej. Natomiast. No, to jest, to jest jakby kwestia tego dlaczego nie zaszedłem w ogóle dalej, czy, czy, czy był na to materiał, czy tego materiału nie było. Tak trochę się cofając i jeszcze wbijając w ten okres, kiedy zostałem arcymistrzem, a kiedy zostałem profesjonalistą, bo właściwie tam był taki krótki okres. I tutaj też myślę że przypadek pomógł, bo ja Specjalnie o tym jakby nie mówiłem, ale miałem sporo rozterek gdzieś tam w okolicach 20 roku życia, no bo to jest moment, kiedy jesteś już na studiach, mm -hmm. kiedy A. możesz iść w kierunku zupełnie innym niż szachy. Ja pamiętam, pojechałem na Mistrzostwa do lat 20 do Stambułu. Tutaj też leciałem przez Stambuł, więc można powiedzieć połączenie takie. I w tym Stambule, no, zagrałem słabo. To znaczy, tak, że. Generalnie zająłem tam 20 chyba piąte miejsce, czy 30. No nie mogę powiedzieć, że, że to był dobry turniej. Ja z niego wróciłem z takim, realnie takim emocjonalnym dołem, nie? że sobie mówię, mhm. a może pora już te szachy właściwie rzucić. Nie? Bo, no bo po co? Żaden ze mnie wielki gracz. Gdzieś tam się będę tutaj tułał. No arcymistrzem jestem, no ale co z tego? I, no i, i wtedy miałem taki moment zawahania, ale trzy miesiące później wszedłem z listy rezerwowych, kolejna analogia do turniejów w Pucharze Świata, tutaj do, do Mistrzostw Polski 2006 w Krakowie, no i te mistrzostwa wygrałem z półtora punktu przewagi. Mm -hmm. Więc, no, po, takim, po takim wyniku powiedziałem rodzicom, że słuchajcie, ja chciałbym wziąć rok przerwy na studiach, skupić się na szachach. Oni nie byli pewni, czy to jest dobra decyzja, ale powiedzieli, że to, to ja jestem dorosły, mogę decydować co chcę. No, ja tak postanowiłem. No, i przez ten rok dojechałem do 2600. No, i już zostałem w tych wyczynowych szachach, więc tak, <laughs> tak to poszło. Natomiast jest pytanie, dlaczego nie doszedłem dalej. I nie wiem, czy ja no no do czy, czy, czy tak łatwo jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast to troszkę można nawiązać do tego, o czym mówiliśmy wcześniej um, odnośnie tych kontaktów z lepszymi zawodnikami. i um, No mi zawsze tak mam wrażenie, brakowało okazji do gry z go gośćmi takiego topu topów. Mm -hmm. bo, bo w tym okresie, kiedy miałem te dwadzieścia kilka lat, no w Polsce nie działo się tak wiele, żeby, żeby mieć możliwość grania z zawodnikami naprawdę dobrymi e, i e, jakbym nie wiem, czy to by coś zmieniło bo to, to jest tylko czyste gdybanie ale, ale takie silne turnieje kołowe e, ja tak spoglądam na przykład na Holendrów którzy, młody utalentowany Holender dostaje opcję gry w WKZ mm -hmm. grasz w takim A. turnieju 13 partii z najlepszymi zawodnikami na świecie. To jest gigantyczna szkoła. I, no i tego na pewno troszkę brakowało, bo jak ja sobie tak myślę z perspektywy czasu, na jakich turniejach ja grałem że a tutaj jakiś open w Grecji, tu jakiś open w Hiszpanii tu się trafiło to, tu się trafiło tamto no nie było tutaj jakiegoś większego planu, tak. Nie było mm -hmm. takiego czegoś, Jasne. że ok, teraz się przygotuję do tego, tutaj może zrobię to, może tutaj zainwestuję w siebie i, i zapłacę jakiemuś szkoleniowcowi fajnemu. Nie było specjalnego, no wtedy Polski Związek Szachowy w latach 2006-2009, no to w ogóle była jedna wielka porażka. Okay. Do, do, doszło też do tego, przecież, że ja stałem za propozycją, no zresztą to, to, to się udało. Choć ja personalnie nic nie miałem do pana Jacka Bielczyka, którego, którego szanuję i, i lubię, natomiast no, uważałem, że, że nie jest odpowiednią osobą na trenera kadry narodowej. No i tam poszło nawet pismo, żeby, żeby tego pana trenera zmienić. To się udało. Mm -hmm. Został wtedy trenerem Artur Jakubiec i, i fajne rzeczy się tam działy. Natomiast no, w tym wyczynie było nieciekawie. I, I to był taki okres newralgiczny, bo, bo, bo myślę, nadal człowiek jest młody, nadal ma dużo energii, nadal może zrobić pewne rzeczy, ale. Mm, no ale, ale były pewne ograniczenia. Aha. I tak jak mówię, nie mam zielonego pojęcia, czy bym zaszedł dalej, ale na pewno to by, to by nie zaszkodziło, jakby mieć możliwość, właśnie mierzenia się z zawodnikami. O wyższym poziomie na zasadzie nie święta, a, a bardziej regularności. Mhm. I, I myślę, że to mogłoby pomóc. Aczkolwiek to, to też trzeba, bo jaki jest w ogóle problem z szachami? To jest dyscyplina, w której twój trening nie zawsze widać. Trzeba mieć, tak. trzeba mieć bardzo duże samozaparcie, trzeba mieć bardzo dużo motywacji, żeby, żeby robić coś i wierzyć, że to kiedyś da efekt. Trzeba wiedzieć, jak to robić. Trzeba mieć jakąś kulturę pracy. No i na pewnym etapie na pewno ja mogłem to robić lepiej, inaczej. Tak naprawdę bardzo dużo się polska czołówka nauczyła od Radka Wojtaszka, bo Radek Wojtaszek nauczył się tego od Ananda. Tak, tak. Ale to już było ładnych parę lat później, bo Radek zaczął pra pracować z za Anandem. 2007, na, na początku to było dość sekretne, to takim swoim podejściem do pracy, Radek się zaczął dzielić troszkę później, i tak naprawdę można powiedzieć, że te moje największe sukcesy, które gdzieś tam miały miejsce 2011, 2012, 2013. To w dużej części też myślę dzięki temu, że, że gdzieś tam miałem okazję popracować z radkiem na zasadzie takiej przyjacielskiej, trochę u, u niego podpatrzeć, gdzieś tam poprawić swoje, swoją fazę debiutową, która no, jednak odstawała przez wiele <laughs> lat. I, no I to mi pozwoliło gdzieś tam dojść troszkę wyżej, ale nadal to nie było tak, tak, tak bardzo, bardzo wysoko. Natomiast. Jeszcze, jeszcze można spojrzeć na to z innego punktu widzenia. No poziom 2700, czy powiedzmy sobie, może to jest jaśniejsze dla, dla widzów, poziom nie wiem, top 20, top 30, top 50 na świecie, to jest już naprawdę bardzo wysoko. W szachy grają, no wyczynowo może ciężko powiedzieć ile, ale tak w ogóle sklasyfikowanych osób na świecie to są jakieś, nie wiem, miliony pewnie. Tak, 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 no. e, więc ta konkurencja jest mocna. Żeby zostać najlepszym z najlepszych, trzeba mieć bardzo dużo różnych cech. E, bo to nie wystarczy tylko pracować, to trzeba mieć predyspozycje psychiczne trzeba mieć nawet e, e, takie elementy. No, wydaje się, zabawne jak nie wiem, wygrywanie wygranych pozycji. I to często nie, nie chodzi o czysto szachowe umiejętności, tylko o totalnie takie mentalne, no, że masz wygraną pozycję, prowadzisz w meczu 2-0, jak Polska z Mołdawią, no ale trzeba ten mecz dowieść, prawda? Ja takich tak. partii miałem dziesiątki, że miałem super wygrane pozycje, ale się totalnie roz, rozluźniałem, tak? I, a, a myślisz, że to jest myślisz, że to jest właśnie rozluźnianie, czy to jest jakiś tam, być może właśnie wynikający z tego, co mówiłeś wcześniej, a mianowicie z braku takiej gry regularnej, z najlepszymi na świecie, jak powiedzmy to robił Radek Wojtaszek w pewnym momencie, czy, czy Jan Krzysztof Duda teraz cały czas. Czy to było właśnie takie rozluźnianie, czy to był właśnie brak pewności takiej siebie, że gramy z kimś lepszym i mamy faktycznie wygraną pozycję, wystarczy tylko znaleźć ten jeden konkretny wariant, znajdujemy ten jeden konkretny konkretny wariant, a przeciwnik nagra, gra dość szybko ruch, którego w ogóle nie braliśmy pod uwagę i wtedy pewność siebie idzie w troszkę w dół, no bo wiadomo, nie braliśmy tego gdzieś tam pod uwagę, no i taki jeden taki, drugi taki i potem nagle okazuje się, że mamy, mieliśmy wygraną pozycję, no ale już możemy o tym mówić niestety, ale w czasie przeszłym. A pytam dlatego, bo yy, być może... Mo możliwe, że tutaj coś pomieszałem, więc jeżeli tak, to przepraszam. Natomiast wydaje mi się, bo śledzę też Twój y, profil na Facebooku, i wydaje mi się, że kiedyś widziałem jakiś Twój post, gdzie mówiłeś właśnie o tym, że być może gdyby, y, gdybyś miał taką większą pewność siebie za młodu, coś w tym stylu, być może gdzieś parafrazuję albo coś prze prze przestawiłem, to być może osiągałbyś le lepsze rezultaty. I tak zastanawiam się, czy to był u Ciebie jakiś problem kiedyś, czy, ra czy raczej nie czujesz tego tak. To znaczy, Boże, po kolei, jeśli chodzi o granie tych wygranych pozycji, no to to jest i, i co na to wpływało, no to na pewno grając z najlepszymi zawodnikami na świecie, ty się właśnie tego bardzo dobrze uczysz, że najlepsi są najlepsi dlatego, bo, bo walczą do końca. Okay. I y, znakomicie potrafią się bronić. Także, jeżeli grasz często ze słabszym graczem, ty robisz jeden, y, on robi jakiś jeden słaby ruch, dostaje słabą pozycję i się zniechęca, i już jest po nim, nie? Mm -hmm, a, tak. a ci, y, żeby wygrać partię z gościem 2700, y, no chociaż akurat partia, którą wstawiłeś, jak wygrałem z Karłaną, była tego zaprzeczeniem, to jednak w zdecydowanej większości przypadków ty musisz się naprawdę wypróć sobie żyły, żeby wygrać taką partię. I każdy jeden moment nie sprawia, że ty często te partie musisz wygrywać od nowa. Więc im więcej takich partii, tym bardziej cię to uczy. Natomiast inną rzeczą jest też utrzymanie koncentracji takiej, takiej wewnętrznej mo motywacji, żeby się. Nie... Jakby nie wpisywać w głowie sobie punktu, co, bo, bo, bo to, to, to już są pewne nawyki, które od dziecka masz, tak, gdzieś, gdzieś wykreowane i jak się czegoś nauczysz, jak już masz jakąś praktykę, to, no to ciężko to zmienić. I nawet wczoraj oglądałem w samolocie film John Wick, nie jest to jakieś nie wiadomo jakie kino, ale, ale był mhm. taki film. I tam był cytat, że jak robisz coś najmniejszego, to tak robisz wszystko, czy coś takiego, nie? Okej. Okay, się... Chodzi o to, że, że małe rzeczy, jeżeli się do nich przykładasz, to też rzutują na to, co robisz w jakichś tam większych rzeczach. No i to, to, to mogą być takie rzeczy, które gdzieś tam wiesz. No, ktoś ma pewne nawyki w niedokańczaniu na przykład pewnych rzeczy, a ja się łapię na tym, że ja często tak mam, że czytam książkę i ją kończę 30 stron przed końcem, nie. Że nie wiem, sprzątam mieszkanie i mówię, a dobra, to tu już mi się nie chce, nie. I, i to są takie rzeczy, które no, ktoś ma, ktoś nie ma. I wydaje mi się, że Najlepsi szachiści świata są właśnie no oni mają praktycznie wszyscy, jak patrzysz na Carlsena. No to ten gość jest idealny niemal w każdym aspekcie gry, tak? E, mm -hmm. I no. e, oczywiście to jest gość unikalny, ale patrząc <coughs> na tych wszystkich gości z czołówki, oni są dobrzy praktycznie we wszystkim. E, I żeby być najlepszym z najlepszych, a tak naprawdę top 30 na świecie to jest najlepszy z najlepszych. Jak patrzysz na Radka Wojtaszka, choć nasi sympatyczni widzowie, kibice często mówią, Boże, jaki on słaby. Radek jest wybitnym graczem. Radek jest graczem o fenomenalnych umiejętnościach i genialnej wiedzy. O, to są gracze, którzy naprawdę bardzo wiele potrafią, i żeby być na ich poziomie, po prostu praktycznie wszystko trzeba robić bardzo dobrze. Tak jak mówię, nie tak łatwo jest mi powiedzieć, co, co, co do końca mogło pójść lepiej. Gdybym to wiedział, no to bym był lepszym graczem. No, to prawda. E, więc to, to nie jest takie oczywiste. Są pewne rzeczy, które wydaje mi się mogłem zrobić lepiej, inaczej. E, zwłaszcza pod kątem właśnie e, jakiegoś tam doboru startów, inwestowania w siebie, ale to są takie rzeczy, które ty wiesz, e, tak patrzysz sobie mówisz. Kurde, ja miałem 20 lat, ja miałem tyle czasu, całe życie przed sobą, super dużo energii. Przecież to mogłem rozegrać inaczej. Ale to tylko wiesz, jak masz 40 lat, że tak mogłeś robić, jak miałeś 20, bo wtedy ci się wydawało, że to co robiłeś było, było dobre. Więc to bardzo, bardzo ciężko to, to wszystko ocenić. Natomiast, ja nie uważam, że to jest jakiś, jakiś wielki, wielki dramat. No w sensie fajnie by było być lepszym graczem. Natomiast miejsce w którym jestem wydaje mi się też być okej okay. yy, i no jasne. lubię grać w szachy to jest najważniejsze dla mnie że po tych wielu wielu latach <laughs> szachy sprawiają mi frajdę że ja często jadę na turniej, po, yy, tak jak była jakaś tam nie wiem pandemia nie mogłem no, ludzie nie mogli grać ja jadę na turnieje ja się realnie cieszę że ja mogę zagrać w szachy yy, a, a, a nie tak jak wielu szachistów ma że jadą na ten turniej za karę, bo nic innego w życiu nie potrafią robić. Ja jadę, mm -hmm. bo lubię. I. No i to mnie bardzo cieszy. No tak, to na pewno też jest ważne. A uważasz, czy, że, a propos jeszcze troszkę tego, o czym mówiliśmy, że. Czy 2700 to jest jakaś taka psychologiczna też trochę granica? I pytam dlatego, że. No ty byłeś blisko. Twój pik to był 2678, jeśli dobrze każę? Coś 7 około. Chyba. Okej. Okay. Okej, okay. ale też na przykład Kacper Piorun, który pamiętam, że on w ogóle miał bardzo taką niestandardową, powiedziałbym, ścieżkę kariery, bo on chyba dość Późno zaczął progresować, jeżeli chodzi o szachy na taki najwyższy poziom, i nagle tak sprogresował, że prawie wbił 2700, ale też właśnie na tym 2600, tam 80 kilka się zatrzymał i zaczął spadać. I no to są oczywiście przykłady z naszego podwórka, ale myślę, że po całym świecie mógłbym takich przykładów znaleźć dużo. No i właśnie zastanawiam się, czy. Czy to jest też trochę taka psychologiczna bariera, że jednak jest ten powiedzmy w cudzysłowie klub 2700, czy to jednak po prostu jest faktycznie tak, że... Bo wiadomo, to jest też myślę, że fakt znany wszystkim doświadczonym w miarę szachistom, że 50 oczek rankingu na poziomie 2700 to jest dużo więcej niż 50 oczek różnicy na poziomie rankingu 2000, nie? I czy to faktycznie tam jeszcze tak się to ścieśnia, że to 2700 jest trudno wbić, czy to są też właśnie takie psychologiczne rzeczy? Czy jak ty byłeś blisko rankingu 2700, stosunkowo blisko, szczególnie tak z dzisiejszej perspektywy, to czy myślałeś o tym, że wow, może zaraz będzie 2700? Czy jednak nie, czy jednak podobnie jak zawcy miałeś, że po prostu go wbiłeś i tyle i tam też myślałeś, że tak będzie. No, to może tu wielopłaszczyznowo pewnie tak. trzeba odpowiedzieć, <laughs> bo Radek Wojtaszek się ze mnie śmieje, że ja w jakimś wywiadzie powiedziałem, że 2700 to już za chwilę. Ja nie pamiętam, żebym tak <laughs> powiedział. Zwłaszcza, że ja tak nie myślałem. Jakby matematycznie może byłem blisko i byłem faktycznie w gazie, ale no tak realnie nigdy to się nie wydarzyło na żywo miałem nawet 2685, bo mając te 2677 jeszcze zarobiłem 8 oczek na polskiej ekstralizę bodajże I, i faktycznie wyglądało to nieźle, ale potem zaczął się bardzo szybki zjazd i obudziłem się na chyba 17 czy 15, więc poszło, poszło błyskawicznie no i to było ultra dołujące po prostu było? Okay. bardzo mi się to też z perspektywy de dekady, bo to dekadę temu było to myślę, że to był dobry moment, żeby zasięgnąć porady psychologa, bo ja realnie wtedy no, byłem no cieniem samego siebie, tak to widzę. I tak. rozumiem, że też to jakby nie, nie mówisz tylko szachowo, ale też szachy wpływały też na aspekty życiowe, tak? Yy, nie wiem, czy, czy to okay. było widoczne, natomiast ja się czułem słabym mhm. z tym. Jasne, nie tylko szachowo, no wiadomo. Tak, i, i to, 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 to wspominam jako ciężki taki okres. Natomiast to, o co pytasz, czyli 2700, czy to jest jakaś krąg, jakieś takie presja i tak dalej, to to jest dużo bardziej złożone zagadnienie, a dlatego tak się dzieje, bo szachy są bardzo specyficzne, jeśli chodzi o strukturę rozgrywek, najbardziej prestiżowych. I dlaczego ludzie chcą się dostawać wyżej i wyżej? No, dlatego, że najlepsze turnieje niestety są klubem wzajemnej adoracji. Że organizatorzy, którzy mają pieniądze, najchętniej by zrobili turniej kołowy dla 10 zawodników, prawda? No to w turnieju 10 zawodników chyba nie będzie sekretem, jak powiem, że gra 10 zawodników. Czyli oznacza to, że tych miejsc jest niewiele. Nie tak jak w tenisie, że masz wielki szlem i 128 miejsc. Nie tak, mm -hmm. że to jest turniej szwajcarski. I nagle okazuje się, że jeżeli ty chcesz być graczem, który no, odnosi sukcesy, który gra w najlepszych turniejach, a najlepsze turnieje to też bardzo dobre pieniądze no to musisz mieć wysoki ranking, także yy, dlatego na ten ranking Ci zawodnicy spoglądają. Yy, budujesz sobie ten ranking, dochodzisz gdzieś w okolice 2700 i nagle mówisz aha, no i ja doszedłem do tego poziomu 2700, ale nadal nie jestem tą 10, nawet nie jestem blisko, Zaproszenia ja nie przychodzą, bo turnieje jakie są organizowane? No są organizowane turnieje dla najlepszych na świecie, Czyli te kiedyś jakieś tam Linares, potem jakieś Weekend. Zresztą tych kołówek wcale nie ma tak wielu, mhm, ale, ale te, te jakieś St. Louis, coś tam się dzieje. Dla tych najlepszych, ta, ta, ta dziesiątka, piętnastka ma stosunkowo dużo wydarzeń. Tam się zmieniają te turnieje, one nie zawsze są takie same, ale są. A potem się okazuje, że jesteś 20 na świecie, czyli masz powiedzmy 2730, jesteś 40 na świecie, czyli masz powiedzmy okolice 2700, jesteś 50 na świecie, masz 2690-80 i ty nie masz gdzie grać, bo nie masz turniejów Open. Dlatego, bo jak pojedziesz na turniej Open, no to masz pierwszy numer i bardzo łatwo ten ranking, na który tak ciężko pracowałeś, stracić. Nie masz Prawda? turniejów kołowych, bo cię nikt do nich nie zaprosi, bo masz niski ranking i nagle się okazuje, że ty nie za bardzo masz gdzie grać. I tu właśnie jest, jest rola troszkę też krajów, z którego pochodzisz, bo jeżeli jesteś z fajnego kraju, który organizuje jakieś wydarzenia, silne wydarzenia, no to masz automatycznie szansę zagrać w dobrym turnieju. I to jest ważne też, że masz jakby takie, takie myślenie, przynajmniej ja to tak interpretuję, że okej, okay, mogę stracić na rankingu, ale za rok też zagram w tym turnieju, prawda? Okay. Że to nie jest dla ciebie jednostkowa szansa. Ja jak nie, nie, prawdopodobnie byłem i tak za słabym graczem, ale jak udało mi się po wygraniu turnieju Aerof odpojechać do Dortmundu na turniej no, ze średnim ponad 2700, no to gdzieś z tyłu głowy było, że ja i tak tu za rok nie zagram, prawda? Mm -hmm. To Jasne. na pewno nie pomagało. Ja, tak jak mówię, ja prawdopodobnie nie byłem gotowy szachowo, też trafiłem właśnie już, już na ten troszkę tam zjazdowy okres, bo już zacząłem zjeżdżać z tego 2,60 tam 70 parę i, i poszło szybko. Natomiast, no i nie miałem tej, jakby wiary w to, że, 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 że ja więcej takich turniejów w życiu zagram. I jeżeli ktoś jest dobry to prawdopodobnie i tak w pewnym momencie dojdzie do tego poziomu, tak jak widzimy po tych Gukeszach Ery Guy's w tym młodym <grym> tak. pokoleniu, tak? Ale oni też mają ogromne wsparcie. No zauważmy, że Ery podpisał jakiś kontrakt na półtora miliona dolarów chyba za pięć lat no. reprezentowania jakiegoś sponsora. Gukesz też ma ogromne wsparcie Abdusatorow, No to wiadomo, cały Uzbekistan za nim stoi. <grym> tak. Co chwila się tam dzieją jakieś wydarzenia. I to oczywiście ja nie mam zamiaru ja 10-15 lat temu, czy Kasper Piorun parę lat temu, nie mamy co się porównywać do tych gości, bo to jest zupełnie inny poziom możliwości i umiejętności. Natomiast jeżeli mówimy o przebiciu się do troszkę wyżej, no to jest szereg takich zagadek, które nie takie są proste do, do rozwiązania, do odpowiedzenia, jak, jak to mm -hmm. można zrobić, bo jest może nie szklany sufit, ale w okolicach tego 2700 robi się taka dziwna sytuacja i wielu zawodników z tym nawet w obecnych czasach ma problem, że dochodzisz do pewnego miejsca i nagle się okazuje, że nie za bardzo jest gdzie grać, a takich atrakcyjnych openów, bardzo silnych, no w tym momencie praktycznie jest ich, no zawsze ich było mało. Teraz był fajny turniej w... w Szarży, gdzie był od 2.500 open, no to był taki, okay. taki naprawdę fajny. Gdzieś jest zrobione przez FIDE Grand Swiss, które w tym roku będzie, ale no to jest bardzo mało takich, takich fajnych okazji i, i to utrudnia przeskakiwanie pewnych, pewnych rzeczy. No ale na końcu trzeba też dobrze grać, także bardzo złożony to. problem, wiele, wiele no i składowych tak, ale... i, i tyle. Ale tutaj w sumie faktycznie otworzyłeś mi oczy na to, że gdy jest się takim zawodnikiem, to faktycznie jest bardzo duży problem, bo no kurczę, no nie ma gdzie grać. To jest, to jest naprawdę fatalne, bo no tutaj podam taki swój przykład, on będzie troszeczkę nawiązujący do tematu, ale też żeby widzowie zrozumieli, ja dwa lata temu, gdy zmieniałem klub, Tutaj na szachownicę Rzeszów, ponieważ jestem z Rzeszowa, to musieliśmy zacząć od niższych lig. Teraz gramy w drugiej lidze seniorów, natomiast trzeba było przejść przez czwartą ligę i przez trzecią ligę, to są ligi podkarpackie. No i tam mieliśmy znacznie lepszy skład, który wiadomo było, że awansujemy, ale przez tę ligę trzeba było przejść. I ja grając na czwartej lidze podkarpackiej, mając to właśnie 200, zrobiłem 8,5 punktu z 9 i zarobiłem jedno oczko tylko nie rankingu, więc. Gdybym stracił jeszcze te pół punktu, to bym stracił pewnie z 8 czy 16 oczek, już nie pamiętam jak to jest. Natomiast, będąc zawodnikiem, to ja bym stracił i bym to przeżył. Natomiast, będąc zawodnikiem 2690, jechać na Open, no to albo robisz 9 z 9 czy 8,5 z 9 i uciłasz trochę punktów, które w zasadzie i tak ci nic nie dadzą. No a też nie oszukujmy się, gdy zawodnik 2600. 90 trafi na zawodnika 2,550, no to też nie jest powiedziane, że wygra 10 na 10 takich gier, a nawet myślę, że jest powiedziane, że prawie na pewno takich gier nie wygra, a te rankingi niestety lecą. I też nawiązując do tego, co powiedziałeś, wydaje mi się, że takie osoby właśnie jak Ariantari czy Jordan van Forest są dość mocno no, mają trochę szczęścia, nie? ze względu właśnie na to, że mogą grać sobie w takich turniejach, jak, tak jak wspomniałeś, w Ikanze, czy widziałem, że Ariantari właśnie we wszelkich turniejach norweskich, gdzie gra Magnus Carlsen, gra sobie i to pewnie też będzie procentowało. I być może w ogóle teraz będę powoływał się na twoje słowa, ponieważ nie pamiętam, kto to powiedział, bardzo możliwe, że ty to powiedziałeś podczas jakiegoś wywiadu, że właśnie tutaj mm, efektem tego, że Radek Wojtaszek, znaczy inaczej, że Radek Wojtaszek w pewnym sensie jest um, ojcem sukcesu Janka, właśnie dlatego, że Radek tak jakby przetarł szlak na tych największych turniejach dla Polaka i potem dzięki temu też Jan Krzysztof Duda, zdolny, młody polski junior, a do tego jeszcze zawodnik, co gra w fajne, agresywne szachy, częściej był zapraszany, no i teraz to faktycznie yy, gdzieś tam gdzieś tam to proces, znaczy, procentuje. Ja mówiłem to troszkę w innym kontekście, że yy, Rozwój dyscypliny w danym kraju to jest jakby budowanie kolejnych, nie wiem, schodów okay. rozwoju. I to, że Jan Krzysztof Duda wygrał Puchar świata nie wzięło się absolutnie znikąd. To były kolejne etapy, które pokonywały polskie szachy od początku lat 90. tak naprawdę, bo za komuny, sporo osób grało w szachy. Ale było zadowolonych z tego, że dostało etacik w klubie górniczym, w klubie jakimś tam nie wiem, kolejowym, w klubie pocztowym. No i sobie żyło tym życiem mistrza międzynarodowego i na przestrzeni kraju. Nad, w tamtych realiach ci szachiści żyli całkiem nieźle, ale zero ambicji było tak naprawdę. Realnie byliśmy jedynym krajem bloku wschodniego, który przez lata nie miał arcymistrza. Nie brało się to znikąd, ta motywacja była nieduża. Mhm. Mimo, że zawodnicy całkiem nieźli, ale jakoś no, wychodziło to bardzo przeciętnie. I nagle zmienił się ustrój, nagle przyjechał z, z, ze Związku Radzieckiego Polak, ale no, mieszkał za granicą, on, Aleksander Wojtkiewicz, który no, był bardzo silnym zawodnikiem. Pojawili się młodzi zawodnicy nowej generacji, Tomek Markowski w 1993 roku, my o tym nie pamiętamy, to już 30 lat temu, ale Tomek Markowski był trzykrotnym mistrzem Polski w klasyku, rapidzie i blicu w no. jednym roku, mając 17 lat. O. O, czy, czy 18 rocznikowo, bo jest 75 rok, no to wyobraź sobie teraz, że e, kto ma 18 lat, no już ja nie pamiętam, kto ma 18 lat w Polsce. No, ale powiedzmy Paweł Teslaw, no trochę starszy, zostaje mistrzem Polski we wszystko, tak? E, ale tam został, tam został Tomek Markowski mistrzem, tuż za nim byli Marcin Kamiński, którego już pewnie mniej osób kojarzy, Robert Kępiński, Bartosz Soćko, Bartek Macieja, i ci ludzie... Tak naprawdę, no jeszcze o Jacku Gdańskim nie powinniśmy zapomnieć, chociaż on był parę lat starszy. I nagle zrobiło się paru fajnych gości, którzy mieli ambicje, którzy szli wyżej. Pierwsze sukcesy na arenie międzynarodowej się zaczęły w jakichś Openach w 2002 roku. Nawet nie były to bardzo silnie obsadzone mistrzostwa Europy, ale Bartek Maciej je wygrał. O szachach zaczęło się robić głośno, bo mamy mistrza Europy. I tak krok po kroku to szło w parze jeszcze z turniejami, bo nie zapominajmy, że na przełomie wieków w Polsce działo się naprawdę dużo. Na przykład milenijny Puchar Świata w Warszawie był zorganizowany z udziałem Ananda, Karpowa, wielu innych gwiazd. Turnieje w Polanicy, które wtedy były naprawdę ekstra, w których no nie grali zawodnicy no przeciętni arcymistrzowie, tylko można było zobaczyć w Polsce Szyrowa, Gelfanda. Leko, Karpow chyba też grał w pewnej edycji. No i ci, ci, ci wszyscy gracze tu przyjeżdżali, ty otwierałeś oczy i mówisz wow, oni, oni grają w Polsce, nie? Teraz, teraz no, nie, nie jest nawet blisko do tego typu turnieju. Turniej w Bydgoszczy, który był kołowy, robiony super, że coś się takiego zrobiło, no ale tutaj grali zawodnicy, no nie wiem, top 60 na świecie, czy coś takiego. Tam grali zawodnicy top 10, top 15 na świecie, więc zupełnie inny poziom. I Asta. tak krok po kroku to szło, ale nadal ci nasi zawodnicy pewnego poziomu nie przebijali indywidualnie. Bartek Macieja doszedł chyba do 40 miejsca na świecie. I przyszedł Radek Wojtaszek, przyszedł Radek Wojtaszek, który w pewnym sensie był troszkę samoukiem do, do pewnego etapu. Okej, okay, pomagał mu na przykład pan Jerzy Konikowski, pomagał mu Artur Jakubiec później. Artur Jakubiec dał mu bardzo dużo, to trzeba podkreślać przy każdej okazji, ale wiele rzeczy Radek zrozumiał sam, do wielu rzeczy Radek doszedł własną ciężką pracą, no i doszedł do tego, że zaczął współpracować z Anandem i to naprawdę miało niebagatelny wpływ na, ja to będę za każdym razem podkreślał, bo, bo to też świadczy o klasie Radka. Radek nigdy tego nie zakopał dla siebie, tak? Wielu mm -hmm. zawodników by powiedziało: Sorry, chłopaki, mam was w dupie. Przepraszam za wyrażenie. Ja to zachowam dla siebie, bo wy jesteście moi rywale. Znam wielu takich szachistów, którzy by tak zrobili. A Radek mm -hmm. nigdy nie miał problemu z tym, żeby się umawiać z kimś innym i mu pomagać w czymś. Jak się z nim współpracowało. To Radek mówi jasne, używaj tych notatek, nie mam problemu. Jak 8 no. lat temu się przygotowywałem do Pucharu świata, mówię, wiesz, Radek, ja tutaj myślałem o obronie słowiańskiej, chciałbym ją dołączyć do repertuaru. A Radek, dobra, to ja ci wyślę swoje notatki, tylko weź mi odeślij, jeżeli sobie coś tam przeanalizujesz. Nie? I, I tak było, no. nie. I, I ty nie startujesz od zera, tylko już od pewnej pracy, którą Radek wykonał. I do tego nie zapominajmy, jak Janek Duda miał. 13-14 lat, Radek już widział, że to jest super gość, tak? że to jest gość, który zaraz być może będzie od niego lepszy i nigdy nie powiedział: Sorry, ja się z tobą nie spotkam. Radek się z nim spotkał, chyba nawet nie chciał za to pieniędzy, już nie pamiętam, bo to nie, 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 moje, nie mój układ. tak? Ja w tym układzie nie byłem, nie? Ale Radek po prostu się spotykał z tym, no, z jego perspektywy, jakimś zagrożeniem i nie miał problemu z tym. Więc no. y, absolutnie te, 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 ten. A ja jeszcze zapomniałem oczywiście powiedzieć, bo, bo tutaj nie, nie, nie można zapomnieć, że niebagatelny wpływ gdzieś tam w latach 90. miało to, że do, do Polski zawitał Michał Krasenkow. Bo, tak. bo, bo Michał Krasenkow no, przyjechał do nas z Rosji, ale był właśnie graczem wychowanym w tym innym, powiedzmy sobie wzorcu szachowym I, i Michał przyjechał, czy pan Michał, bo, bo dla mnie to jest pan Michał, przyjechał i po prostu tych naszych utalentowanych zawodników, Soćko, Macieja, Kępiński, Kamiński, Markowski, po prostu ich bił. Mm -hmm. I oni musieli też dzięki temu starać się lepiej, więc akurat tutaj ten transfer bardzo nam pomógł, bo, bo przyszedł ktoś, kto pokazał, że chłopaki wy jeszcze się dużo braków. No i tak krok po kroku każdy z tych Osób gdzieś tam do siebie coś dokładał. Myślę, że ta generacja, powiedzmy sobie, moja, czyli Grzesiek Gajewski, czyli właśnie Radek Wojtaszek, czyli zawodnicy troszkę może mniej utytułowani jak Bartek Hebera, ale nadal arcymistrzowie, to też jakiś tam wkład miała, bo, bo, bo no to... Janek się gdzieś tam musiał o nas obijać, przechodzić wyżej. No i, i w końcu doczekaliśmy się zawodnika klasy, klasy światowej, yy, który, no, mo, można się spierać, czy, czy osiągnie więcej, czy, 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 czy już osiągnął swojego maksa. Zobaczymy, bo, bo ma 25 lat, wszystko z jednej strony przed nim, ale w szachach to już strasznie zaawansowany wiek, no, <laughs> te 25 lat. Yy, natomiast uzyskał puchar świata, uzyskał rozpoznawalność, uzyskał wiele takich sukcesów, że jeden z nich by nas zadowolił. No i to się nie wzięło znikąd, tak, tak ja to tak, tak. interpretuję. Tak, no w ogóle bardzo też ciekawa historia. A propos jeszcze pana Michała krasunka, ja powiedziałeś, że dla ciebie to też jest zawsze pan, to ja też mam takie. no Jedno z moich takich w ogóle wspomnień. Tak jak na początku rozpoczęliśmy tę rozmowę od takich magazynów, szachista czy coś w tym stylu, to Miś i ja. Pamiętam, że pierwsza książka, gdzie w ogóle natknąłem się na jakiś ranking polskich szachistów czy coś, no to pamiętam, że właśnie tam top dwa. Na pewno pierwszym był pan Michał Krasenkow, a drugim wydaje mi się, że był Robert Kempiński, ale może nie wiem, czy był taki okres, gdzie, gdzie tak mogło być. Natomiast utknęło mi w głowie, że właśnie. Takim topem, topem to jest właśnie pan Michał Krasenkow i a propos tego, że mówisz na niego pan, to pamiętam, że właśnie dwa lata temu na Pucharze Świata, który wygrał pan, to już może nie pan, ale który wygrał Jan Krzysztof Duda, no to tam też pan Michał Krasenkow, pamiętam, że miał taką bardzo fajną partię z jakimś młodym zawodnikiem, z Pragnanandą, dokładnie. I już nie pamiętam, czy przeszedł Pragnanandę, czy nie, chyba pamiętam, że przeszedł. Nas... A chyba, nie, przeszedł. Nie, chyba odpadł, chyba Wiem, odpadł że były... ale tak, wygrał było partię. Tak. tak, chyba było tak właśnie, że w pierwszej partii przegrał, no i tak już było założone, okej, okay, no to da pyknie, a w drugiej partii zagrał świetną partię i wygrał, ale chyba po dogrywkach odpadł. Ale właśnie tam jakoś też mi zapadło w pamięć, że ktoś z widzów, ja jeszcze wtedy byłem, powiedzmy, początkującym youtuberem, no ale jednak mimo wszystko, jak opowiadam o partii Janka, czy twojej, czy o czyjejkolwiek, no to wiadomo, Janek zagrał tutaj, Mateusz zagrał tutaj, a ktoś mi wyciągnął, że to też ciekawe i czuć ode mnie taki respekt do pana Michała, bo akurat w tej partii to Mówiłem, że no, tutaj pan Krasenkow, tutaj pan Michał zagrali to i to. No, ale tak to jest. No, mówię, ze względu pewnie na to, że gdzieś za młodu wyczytałem, że to jest taka legenda, no to, no to zawsze ten szacunek był. A w ogóle to jeszcze takie pytanie dla ciebie, co niesamowicie, chyba ze wszystkich pytań, to jest dla mnie konkretnie najciekawsze, bo trudno jest mi to zrozumieć, no bo ja mam ranking 2200 i powiedzmy, no. Jestem tam top 200 w Polsce, no trochę z szachami spędziłem. Ty masz ranking 2600, miałeś prawie 2700 i spędziłeś z szachami całe życie. No, i gdybyśmy zagrali mecz 10 partii, no to raczej nie dawałbym sobie zbyt dużych szans, żeby cokolwiek ugrać. Więc jesteś ode mnie znacznie lepszy. Natomiast, gdybyś co takiego szachista jak ty dzieli od tych najlepszych? W sensie, czy byłbyś w stanie to powiedzieć? Bo jedna z rzeczy, o których mówiliśmy już, to jest na pewno to, że. <laughs> Że oni nie wypuszczają, nie? Że oni jak już ciebie złapią, to naprawdę bardzo trudno jest się z tego wyplątać. W drugą stronę nie zawsze to tak działa. Ale czy na przykład takie rzeczy jak nie wiem, końcówki teoretyczne, albo czy debiuty? To też jest ten taki obszar, gdzie zawodnik 2670 bardzo mocno odstaje od zawodnika 2760, czy, czy jednak debiuty i końcówki to już są na tyle takie teoretyczne, powiedziałbym, rzeczy, że że trudno jest tutaj w jakiś sposób zaskoczyć. Bo ja pamiętam, że chyba przedostatnia partia klasyczna Magnusa Karsena jako mistrza świata, czy jedna z ostatnich partii klasycznych, gdzie on właśnie, a może to było jeszcze na olimpiadzie, trochę zamieszałem, to on zremisował z zawodnikiem 2550, no bo zawodnik 2550 zagrał jakiś wariancik i nie dało się z niego prawie że wyjść. Po prostu weszła linia, która kończy się równiną. No i tak zastanawiam się, czy, czy tam też są takie aspekty, gdzie zawodnik 2780 jest w stanie oszukać zawodnika 2680. I wiadomo, pojedyncze przypadki jak najbardziej, ale tak overall czy czujesz się gorszy od zawodnika, który ma 150 rankingu więcej od Ciebie właśnie w aspektach czy to debiutowych, czy to końcówkowych. I gdzie jest ta rzecz właśnie, która sprawia, że oni są lepsi? Znowu, takie, tak. znowu pytanie takie, że, 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 że spiecie odpowiedzi. Zacznę może od tego, że no najłatwiej mi powiedzieć z mojej perspektywy. Mhm. I patrząc na moją karierę, zawsze największym problemem dla mnie było to, że ja jadąc na turniej nigdy nie wiedziałem, czy będę doktorem Jekyllem, czy misterem Hyde'em. I do dziś nie wiem, bo okay. mogę pojechać i być w trybie olimpiady z Chennai, że nagle siadam i mówię, ok, wygram kolejnych pięć partii i wygrywam. A mogę pojechać jak na, nie wiem, Mistrzostwa Europy w na przykład 2011 czy 2010 roku do Rijeki, gdzie ja po prostu siadam do gościa 2400 i ja się czuję jakby on był dominatorem, nie? Okay, więc rozumiem. po prostu strasznie e, moja mój ranking i moja też wiara w siebie e, zależała od, od właściwie nie wiem czego. Mhm. E, bo, 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 bo po prostu e, czasami realnie łapałem tak taki taki nie wiem. Ciężki do opisania jakiś magiczny stan, że, że czułem, że właściwie kto by nie usiadł naprzeciwko mnie, to ja jestem z nim w stanie powalczyć i, i, i spoko. Dajcie mi Karsena, będę próbował. Nie to, że to by się sprawdziło, tak? Ale mhm. takie masz wewnętrzne Ale mental, poczucie. Tak. Że, 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 że jesteś mocny, że, że powinno być dobrze, a czasami było zupełnie inaczej. E, oczywiście to jest może gdybanie, bo, bo po, pewnie, jakbym nawet w tym najlepszym stanie pojechał na kołówkę z rankingiem 2750, to nagle by się okazało, że, że ja niewiele umiem, ale e, tak jak mówię. E, Właśnie u mnie ta niestabilność była bardzo istotna, że, że, że nigdy nie wiesz, co się stanie, a zawodnicy z czołówki, bo, bo o to było pytanie, mam wrażenie, jedną z nich bardzo dużych zalet jest to, że oni trzymają poziom. To znaczy mhm. każdy ma lepsze i gorsze turnieje. Ale oni wybudzeni w nocy, w środku, kompletnie nieprzy, nieprzytomni, i tak będą reprezentowali solidny poziom 2750. I to jest kluczowe, żeby być równym, bo właśnie też współczesne szachy wymagają tego, żeby troszkę odłączyć się od od pewnych faktów. Trzeba zaakceptować pewne rzeczy. To jest zupełnie inaczej. Szachy się bardzo zmieniły niż, niż ileś lat temu. Bo teraz tak jak dokładnie powiedziałeś jest, siadasz do 2,550 czarnymi, a nawet białymi często i możesz nie być w stanie nic zrobić, bo akurat trafisz w jakiś wariant, który ten gość miał sprawdzony, przygotowany, który powoduje, że albo stoisz dużo gorzej, albo jest remis. Tak? Mm -hmm, tak. I to trzeba zaakceptować. Nie można grać na siłę. Szachy w obecnych czasach, tak jak nigdy wcześniej, uczą obiektywizmu. Albo jesteś obiektywny, albo po prostu no, przeginasz pałę i no, możesz przegrać. Oczywiście, można też powiedzieć sobie: OK, ja zawsze przeginam, ale to musisz zawsze przeginać. Tak, partii, żeby statystycznie to miało sens, tak? Czyli, OK, mm -hmm. wyliczasz sobie, że masz, nie wiem, w Szwajcar 9 partii i przegrasz dwie, ale siedem próbujesz wygrać, bo zawsze ryzykujesz, tak? Mhm. Ale to trzeba być też odpornym, no bo nikt nie lubi przegrywać. No w każdym razie, w każdym razie do te szachy obecnie wymagają bardzo konkretnego myślenia w różnych takich momentach, ale też właśnie to jest ta przewaga tych zawodników szczołówki. I tutaj zdecydowanie mogę na to odpowiedzieć, bo pytałeś o te debiuty. Im wyżej ta poprzeczka jest zawieszona, im zawodnicy lepsi, no to tym większa jest ich wiedza debiutowa, bo to jest już wiedza absolutnie specjalistyczna, tak? Aha. I yy... To jest i błogosławieństwo, i przekleństwo. To znaczy, jeżeli jedziesz na turniej typu no nie, właśnie w Z czy St. Louis, gdzie masz 10 graczy 2700, no turniej kandydatów, tak? No to doskonale wiesz, że wszyscy są uzbrojeni po zęby, że zaskoczyć kogoś w czymkolwiek jest bardzo ciężko, że wszyscy wykonali gigantyczną robotę. i... I to cię uczy pewnych nawyków. Nawyków, które potem są często przekleństwem. I widzę to poradku w Wojtaszku, że Radek przygotowuje się do graczy na poziomie 2600, jak na poziomie 2750. Ja mówię, ty gościu, ale przecież on nie ma pojęcia o tych liniach. Po co ty to powtarzasz? To, 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 on nawet nie wie, że coś takiego istnieje, a ty analizujesz tam siódmą pod. siódmy boczny ruch, nie? I, i, i tak dalej. Ale no po prostu jak. Jak już się wiesz, nauczyłeś, że rano myjesz zęby, no to nie wyjdziesz z domu, żeby ich nie umyć, prawda? Mhm. Więc po prostu łapiesz nawyk i robisz to zawsze, bo, bo, bo tak jesteś przyzwyczajony. I to jest zupełnie inny świat, kiedy jedziesz na turniej kołowy, gdzie masz 10 graczy, którzy się na ciebie przygotują. A inaczej, kiedy jedziesz na Open, trafisz tego gościa, tamtego gościa, to wymaga zupełnie innego podejścia i, i tak. Czołówka światowa działa inaczej. W czołówce światowej niemal każdy ma jakiegoś tam sekundanta, który, no któremu trzeba zapłacić za tą jego pracę najczęściej. Mhm. To jest często bardzo ciężka praca, nieprosta. Natomiast no to jest już, już bardzo wysoki profesjonalizm i, no i, i, i tyle. I nie można powiedzieć, że to jest tylko sprawa debiutowa, natomiast każdy chce w tym, w tym aspekcie na poziomie najwyższym zdobyć tę przewagę I to, jest, i to jest oczywiste, natomiast większość graczy w innych aspektach też jest wybitna, niektórzy mają jakieś wady, pewnie można wytknąć jednego, drugiego, trzeciego zawodnika, który ma wady w jakichś tam rejonach, no bo, bo idealny jest tylko Carlsen, Natomiast oni wszyscy po prostu są fenomenalnymi graczami i jak, jak czasami sobie siadasz do analizy z takim gościem 2750 czy coś, no to po prostu, jak ja miałem parę razy y, okazję rozmawiać z Vishimanandem, no to, to, to y, o szachach, niewiele, y, nie ukrywam, ale, ale czasem się zdarzyło. To ja miałem dwa problemy. Po pierwsze, dlatego, że ja akurat w słuchaniu po angielsku nie jestem jakimś wielkim orłem, a jak jeszcze ktoś mówi z hinduskim akcentem, mimo że Vishy mówi całkiem wyraźnie, to ja już w ogóle, jak się muszę przebić przez jakąś infolinię po angielsku i mnie łączy z jakimś gościem z Indii, to ja już leżę. Natomiast Vishy mówi wyraźnie, ale szybko i mój mózg tego nie, 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 nie wiesz, nie, nie załapuje. A jak on jeszcze mówi wariant. A warianty mówi tak, a ha, ha no tak, to to tam na końcu jest goniec z h Ale Halo, ja, ja, ja nawet nie wiem, jaki jest początek, a ty już mówisz o końcu, nie. I, i to faktycznie tak, tak działa, że, że, że ci goście z topu topów, oni po prostu liczą no bo to jest najważniejsze w szachach, prawda? Liczenie no, tak, wariantów. To... Oni liczą jak maszynki i. I na przykład ja w tym jestem też, to jest pole, w którym ja mógłbym być dużo lepszy. Ja jestem dobrym graczem intuicyjnym, okay. ale, ale z tym liczeniem wariantów, to tak powiem szczerze, mógłbym się lepiej przykładać. A to są ciekawe. ciekawe, bo jakoś tak zawsze myślałem, że właśnie ze względu na to, że lubisz czasami podkręcić e, różnym poświęceniem, to myślałem, że właśnie akurat czujesz się w e, miarę e, tak, pewnie, tak. jeśli chodzi o, ale rozumiem, że to intuicja też dużą rolę gra, nie? Tak, dużą rolę gra intuicja, natomiast no to też zależy do, do czego porównuję. czyli porównujesz do graczy 2,750, no to widzę, no. że często, okay. często jestem, że często odstaję nawet od słabszych graczy w tym takim czysto liczeniowym liczeniu, tak? Czyli długim, dokładnym, mm -hmm. rozgałęzionym, to, to, to nie zawsze dobrze wychodzi. Ale często nadrabiam właśnie intuicją, że mówię, a tego wariantu nie ma sensu liczyć, bo tam będzie dobrze. No to w tym jestem dobry. Takie ograniczanie mm -hmm. mówię, a nie, to tak, tego ja. nie liczę, bo a tam będzie dobrze, będzie pan zadowolony. No nie, nie zawsze się niestety sprawdza. <laughs> nie nie? A to co ja też ciekawe pamiętam, że gdy. Nie wiem, czy to było wtedy, gdy Magnus Carsen przegrał te dwie partie z rzędu w Weikandze, czy, czy to było w innym turnieju. Natomiast on mówił, że właśnie on tak jakby dopiero ostatnio poczuł podczas tych, że on lubi, inaczej powiem, on bardzo lubi analizować partie z tymi młodszymi zawodnikami, typu Pragnananda, Abusatorow, Gukasz i tak dalej, właśnie dlatego, że gdy on analizuje te partie, to on zdaje sobie sprawę z tego, ile rzeczy on, podobnie jak zapewne ty, nie, w tym samym... W tym samym kontekście, że on po prostu pewnych linii nie liczy, podczas gdy oni liczą praktycznie wszystko, że oni są właśnie ze względu na to, że są wychowani tak, jakby na tych komputerach, to liczą bardzo znacznie więcej wariantów niż nawet z Magnus Carlsen co jest też niesamowite, i też ciekawi mnie. To w sumie taka bardziej nie tyle pytanie, co taka myśl, że czy myślisz, że ze względu na to, że właśnie ci wszyscy zawodnicy są trochę bardziej wychowani na komputerach i mają zupełnie inne spojrzenie na szachy niż ty czy, czy nawet ja, czy to sprawi, że oni będą jeszcze lepsi, że oni będą to 2870, które miał Carlsen, to oni to będą w stanie przebić, czy to jest jednak takie wróżenie z fusów, bo no wróżenie z fusów to będzie na pewno, ale, ale jak sądzisz? czy na przykład I... Abdusatorów, albo Pragnananta albo Kukasz będą w stanie przebić to legendarne 2882 bodajże. I tutaj trochę chyba mylisz jakby pojęcia, bo hmm. same cyferki no to zależą w dużym stopniu od systemu rankingowego i okay. system rankingowy Elo obecnie raczej ma fazę deflacji niż inflacji. Mm -hmm. I FIDE zrobiło zresztą wiele błędów na arenie tego rankingu, bo on, nawet kiedy uznawano, że jest jakaś inflacja, to nie do końca była to inflacja, bo to były normalne efekty rozkładu normalnego, czyli coraz więcej graczy, no to co, najlepszy gracz ma coraz wyższy ranking. To jest dość tak. proste. Hmm. Więc y, to zależy, jakie będą wprowadzane zbiady rankingowe, bo teraz znowu mają jakieś być y, modyfikacje, i y, 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 wiadomo, że nawet mała zmiana tego, że ktoś tam na dole będzie szybciej zarabiał, no to to się szybko przełoży y, no, w okresie tam nie wiem roku, dwóch lat, że gdzieś tam w, na, na, na czubie czubów te, te punkty zostaną przetransferowane, tak. Mhm. Więc to jest zupełnie inne okay. zagadnienie, tak bym powiedział już statystyczno-matematyczne, czy, czy, czy szanse na ten ranking wysoki wzrosną, czy nie. Natomiast mhm. na pewno e, szachy też, mówiliśmy o tym, zmieniły się. E, zmieniło się podejście do bardzo wielu rzeczy. Komputery odsłoniły nam bardzo wiele rzeczy. E, gra się inaczej, na, na inne rzeczy zwraca się uwagę. E, I... E, ja też bardzo często mogę powiedzieć to, co, co Magnus Carlsen, że ja zupełnie inaczej yy... często gram z graczem i się patrzę na niego, co on za debilne ruchy robi, yy... o co mu chodzi, nie? a potem przegrywam. Mm -hmm, ja takie tak. wrażenie miałem, jak grałem, yy... nie wiem, może znasz Miłosz Szpar. Yy, coś, coś grałem, tam kojarzę, no. grałem z nim na Mistrzostwach Polski w Króżwicy, pierwsza partia remis, drugą partię gram białymi, no i czuję, że on tak trochę chyba nie halo gra, nie? że tutaj E, raczej dostałem już przewagę, i ten, e, ale on gdzieś tam tu się na taktyce zgodziło, tu się na taktyce zgodziło. E, tutaj chyba mu się fuksem zgodziło, bo potem patrzyłem, że jakiś kosmiczny wariant go ratował, ale, ale się zgodziło. No i ja tak zniechęcony, zniechęcony, tak mówię, kurczę, on gra bez sensu jak dla mnie, ale ta pozycja wcale nie jest wygrana, aż w końcu mówię, a, zrobię pułapkę, nie? To w ogóle już kos kosmiczne było. I on mi wpada w tą pułapkę, nie? ja mówię, ale może ta pułapka i nie działa, bo... Bo ja tam wygrywam jakość, ale to wcale nie musi być lepsza pozycja, nie? A miłość to oczywiście podstawił, ale okazało się, że, że po tej podstawce dostał w ogóle łatwiejszą pozycję do gry i, mm. i gładko mnie ograł, nie? Ale to tak. pokazało, jakby on grał według tych jakby kryteriów, które, no nie wiem, prawdopodobnie we współpracy z komputerem wydawały mu się naturalne. Ja grałem według, wydawało mi się, jakichś tam innych zasad i kompletnie nadawaliśmy na innych falach, prawda? Wyszło mm. na jego. W innej partii mogłoby wyjść na moje. Natomiast jest to takie na pewno zderzenie generacji, jeśli chodzi o wychowanie szachowe, tak to można byłoby nazwać, i ze wszystkimi tego zyskami i stratami, bo ja zawsze uważałem i wiele osób tak uważa, że w szachach nie jest sztuką liczyć wszystko, tylko to, co trzeba. Bo mhm, zdecydowana tak. większość wariantów, które w szachach policzysz, jest kompletnie bezsensowna, no ale. Właśnie są gracze, którzy będą za wszelką cenę próbowali przeliczyć wszystko i skończą w niedoczasie. A są gracze, którzy policzą to, co trzeba. No i to jest właśnie sztuka, żeby żeby liczyć to, co trzeba. No i też mi się wydaje, że zawodnicy z różnych generacji trochę inaczej na to podchodzą do, do, do tych rzeczy i na inne rzeczy zwracają uwagę. To jest ciekawe, to jest. No, momentami bardzo frapujące, że można do szachów podchodzić tak albo inaczej, no i tyle, i mhm. czy, 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 czy ta młodsza generacja będzie lepsza niż starsza, oby tak było, no bo fajnie jest kiedy, kiedy, kiedy przychodzą nowe, młode wilki, kiedy, kiedy coś się tam dzieje, ja już przyznam się szczerze mam podziurki w nosie niektórych zawodników z czołówki i oglądanie po raz kolejny tych partii, Same, mm -hmm. Tych samych graczy. Bardzo się cieszę widząc właśnie Gukesza, Abdusatorowa, Erika i wszystkich bardzo lubię stylem, że, że, że w tej czołówce mieszają, starają się, często grają szachy takie trochę na granicy ryzyka, ale, no ale o to chodzi. Nie, no tak. Nie, 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 niech tak będzie, niech się w tej czołówce dzieje i, i, i to jest też prawdopodobnie dzięki, dzięki temu, co, co, co komputery im dały. Mhm, mm tak, tak, tak. No i też po nich widać taką, no zupełnie i mam wrażenie, że trochę inaczej wyglądają partie pomiędzy, nie wiem, Gukeszem a... a... Karl, no powiedzmy, Carlsenem niż na przykład 10 lat temu wyglądałem między MVL-em a Aronianem. To jest tak, to widać troszeczkę inny styl tych zawodników, ale myślę, że to akurat jest Akurat wymieniłeś dwóch graczy, no którzy mają bardzo fajny styl, bo <grym> tak, tak, akurat Waszej oraz Aronian to, to, to ciekawi gracze, ale jakbyś no. powiedział Sokariakin, to już bym się podobał. O właśnie, o właśnie, albo Sogiri. <grym> no. <grym> Także... Okej, okay, dobra, no to jeszcze na koniec tego, powiedzmy, segmentu takie szybkie pytanko, czy my, bo w sumie tak sobie myślę, że yy, masz ranking 2614 i czy taki zawodnik jak ty myślisz sobie o tym, że a fajnie by było jeszcze wrócić na 2650, czy, czy raczej masz po prostu coś takiego, że trzeba grać w turnieje i jak wyjdzie to wyjdzie? Czy stawiasz sobie jakieś takie cele, czy raczej to już jest takie, że okej, okay, osiągnąłeś tyle, ile mogłeś? i prawdopodobnie do swojego piku będzie bardzo ciężko wrócić, więc teraz to już byle tylko sobie grać, czy, czy jak to jest? Ja za, dużo, ja za dużo nie myślę, prawdę mówiąc. Tak jak powiedziałem o, okay. w, w, wcześniej, po prostu lubię grać w szachy. Mm -hmm. Jak się pojawia opcja jakiegoś fajnego turnieju, to ja to rozpatruję. Teraz no, też zmieniło się sporo, bo, bo w CS 24 wcześniej jak pracowałem, byłem po prostu zatrudniony. To była moja mhm. praca, dostawałem za to wynagrodzenie miesięczne i tak dalej. Mhm. Teraz sytuacja się zmieniła. Z czeskomem jestem związany, ale na zupełnie innych zasadach, mhm. czyli, czyli no, nie mam tutaj żadnych zobowiązań takich na, 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 na co dzień. Więc korzystam z tego grając więcej, częściej, no i jak, jak będą dobre wyniki, no to, to, to spoko, natomiast no, jestem zupełnie innym człowiekiem niż byłem 10 lat temu, mam 6-letniego syna, to wiadomo z zmienia wiele rzeczy, są z tego plusy, są z tego minusy, mam pewnie mniej czasu i więcej obowiązków, ale też dużo frajdy i takiego mentalnego, można powiedzieć, wsparcia, bo... Bo to też jest istotne. Nie? Jak przegrywasz partię nie i nie idzie, mówisz dobra, wrócę do domu. Tam, tam ktoś na mnie czeka, prawda? Mm -hmm. e, a, no ale z drugiej strony ten kto czeka, no to też ci powie, no nie, sorry, tata, nie ma czasu na analizę partii. Trzeba tutaj się akurat, nie wiem, walczymy. Dawaj, pokaż mi jakieś <noise> kiosy karate. Nie, nie, <noise> nie, że znam, ale, ale muszę pokazać, nie? No, <noise> więc, wiadomo jak jest. Y, więc. Yy... Ja. Jeżeli oczywiście by się udało, to bym nie narzekał, jakbym miał troszkę wyższy ranking, natomiast y, mm, no nie, nie jest tak, że ja nie wiem, wstaję i mówię Jezu, czy ja biję jasne. do 2650. <laughs> po prostu no, lubię grać i y, no i cieszę się, że, że nadal od czasu do czasu gram tak, że, że mam z tego nie tylko frajdę, ale też taką satysfakcję. Mhm, mm jasne. I tutaj też w sobie nawiązałeś do tego, że twoja przygoda tak z internetem, czy też ze streamowaniem, komentowaniem zaczęła się od CZS24. No teraz w zasadzie prowadzisz też swój własny kanał. I wspomniałeś, że fajnie jak ktoś na Ciebie czeka w domu, ale też jak wrzucasz analizy partii, no wiele osób Ci kibicuje, tysiące osób tam codziennie sprawdzają, czy jak, jak Ci poszło, szczególnie podczas takich turniejów, gdzie faktycznie, no tak jak grałeś w Czechach i udało się zwyciężyć i czy to jest dla Ciebie jakaś tam presja, czy na przykład jak na, bo ja troszeczkę tak mam, to trochę się na tym łapię, że gdy gram w szachy i zrobię coś totalnie głupiego, a niestety no zdarza mi się, to, to mam trochę z tyłu głowy, że kurczę, no trzeba będzie to wrzucić do internetu trochę mech ale z drugiej strony mam też w, yy, o tyle plus, że zdaję sobie sprawę z tego, że cokolwiek by się nie działo, no to widzowie trzymają kciuki I czy na ciebie to też jakkolwiek wpływa, czy to jest raczej coś takiego, że okej, okay, no wrzucasz sobie, fajnie, że widzowie kibicują ale jednak, no grasz koniec końców dla siebie bo myślę, że to wielu widzów zastanawia, nie? Czy, czy na ile to człowiek, który nagrywa do internetu, bierze to wszystko pod uwagę? To znaczy, ja jakiś taki mniejszy czy większy kontakt z widzami, <grym> czy kibicami zawsze chciałem mieć, i e, jeszcze 10 lat temu, jak, jak to te komentowanie internetowe nie było takie popularne, ja bardzo często w, gdzieś tam na Facebooku komentowałem swoje poczynania. Często wiele osób mi mówiło, że co ja robię, nie powinienem się tym zajmować, że to mnie rozkojarza. Dla mnie to nigdy nie było problemem, to znaczy wydaje mi się, że dla wielu osób to może być ciekawe, co zawodnik myśli, bo bardzo mało jest takiego czegoś, czy zwłaszcza kiedyś teraz jest więcej takiego kontaktu z arcymistrzem, z zawodnikiem z krajowej czołówki. Mm -hmm. który, który gdzieś tam mówi o swoich doświadczeniach, emocjach i tak dalej. I bardzo mnie to podbudowuje, kiedy słyszę, że ktoś przeczytał, że to dla niego było cenne, interesujące, fajne i tak dalej. Po to to właśnie robię. Natomiast mm -hmm. ja e, staram się podczas partii grać w partię, nie myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli. Ja już jestem za stary o tym, żeby ktoś tam, żeby się przejmować tym, co. Jan Kowalski napisze, że Bartel to jest frajer i się nie nadaje. To już ludzie pisali tak. 20 lat temu, że jestem frajerem. <grym> Najsłabszym mistrzem Polski i właściwie pewnie to kupiłem tego mistrza Polski, bo za słaby jestem, żeby go wygrać. Nie? Mm, Więc klasy. ja raczej tymi opiniami się nie przejmuję. Jak ktoś ma ze sobą problem i napisze coś negatywnego, to, 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 to raczej świadczy o nim, nie o mnie. Mm -hmm. To to jakim tam, czy ja mam jakieś cele w tym różnym no działaniu? Właśnie. No to, to myślę, że tak. Budujące jest to dla mnie. Ja, ja przyznam się szczerze, że na obecnym etapie raczej to robię dla frajdy i jakiejś mhm. satysfakcji niż, niż dla zysków, bo no nie mam takich liczb jak ty. W Twoim mhm. przypadku to już zupełnie inaczej wygląda. U mnie to jest raczej projekt niszowy. Wiadomo, że gdzieś tam sobie. Liczę na to, że uda się nawiązać jakieś współprace z, z różnego rodzaju partnerami, i gdzieś tam to by, to by mogło usprawnić pewne rzeczy. Mhm. Natomiast na tym etapie wydaje mi się, że, 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 że w pewnym stopniu to jest popularyzacja, jakaś tam autopromocja, bo nie ukrywajmy, mhm. to też jest pewnego rodzaju autopromocja, no ale, ale właśnie też, też jakaś taka, można powiedzieć, i, i misja. Pewnego rodzaju, bo, bo niewielu jednak mistrzów na polskim podwórku robi jakieś materiały i to w sumie przez wiele lat tak było, bo, bo też książek na naszym rynku jest nie za wiele. Wiadomo, to się specjalnie nie kalkulujesz finansowo i czasowo, ale mi sprawia satysfakcję, jeżeli słyszę od wielu osób, które mówią: No na przykład to jest fajny materiał, z tego się wiele nauczyłem. Tak jak teraz rzucałem te tak zwane analizy bez silnika mhm. z ostatnich dwóch turniejów, niektórzy się zawodnicy do mnie podchodzili i mówią, hej, ale jak ty to robisz? Przecież ty musisz być zmęczony. Ja mówię, no dobra, no ale no co, poświęcę pół godziny, materiał jest nagrany, powiem to co myślałem w trakcie partii, a może dla kogoś to jest ciekawe i okazuje się, że dla wielu osób jest to ciekawe. Tak, Więc tak, jeżeli, to... jeżeli tak, no to, to myślę, że i wilk syty i owca cała. Ja nie tracę nie wiadomo czego, a, mm -hmm. a dla wielu osób pokazuje się to ciekawe, interesujące. I skoro w dwóch turniejach grałem i nie przegrałem partii, nawet <grym> mając dwie rundy dziennie czasami nagrywałem te materiały, Oj, tak. no to... To znaczy, że to nie wpływa negatywnie na moje wyniki, przynajmniej mam takie wrażenie, a, a coś z tego może też dla, dla tak zwanej społeczności szachowej fajnego też może być. Nie, no to na pewno. Ja mogę przyznać, że właśnie ja się cieszę, że nagrywasz, no bo tak jak o tym, co mówiliśmy wcześniej, co nie, jeżeli no fajnie jest, szczególnie, ja wiem, jestem osobą z Podkarpacia i też z arcymistrzami nigdy nie miałem za bardzo do czynienia, no to zobaczyć, o czym ty myślisz i też sama świadomość tego, że czasami po prostu są warianty, w których ty też się mylisz, co nie? Jeżeli sobie weźmiesz taką swoją analizę, a potem wrzucisz ją na silnik, po prostu się mylisz i to nie jest tak, że jak ktoś ma ranking 2500, 2600, to on gra bezbłędne szachy, nie? A czasami jednak, szczególnie dla takich osób, myślę, o niższym rankingu jak ja, no to wydaje się, że, że takie osoby to, wiesz, bezbłędnie grają i no nie da się nigdzie ugryźć, a okazuje się, że, 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 że da się ugryźć. No i a propos tego, że robisz coś tam dla społeczności, to też muszę przyznać, że jak w Hiszpanii byłem, to rozmawiając z Miłoszem Szparem i on też mówił, że jego to dość mocno zmotywowało. Jak widział, jak ty prowadzisz te rzeczy, to stara się wzorować i też, nie wiem, czy widziałeś, on lubi wyciągnąć obronę francuską. Też byłeś dla niego jakąś tam inspiracją, także no, na pewno jakiś tam wpływ masz. Może no, wspomniałeś wcześniej o liczbach. Ja zawsze powtarzam, że ja mam, mam to szczęście w nieszczęściu, że jestem na tyle powiedzmy w cudzysłowie słaby, że no, w szachy nigdy nie szedłem w Pro, bycie profesjonalnym szachistą, także, yy, także mam trochę więcej tego czasu, którego nie musiałem nigdy poświęcać na, yy, na naukę. No, odbiło się to na mojej grze, ale dzięki temu przynajmniej też mogę w jakiś taki bardziej trochę, nie chcę powiedzieć, że przyziemny sposób, ale też wydaje mi się, że analizy CMA mogą być trochę łatwiejsze w odbiorze niż analizy arcymistrza, no ale na pewno twoja praca, no, no mówię, dla takich osób z tytułami to, to jak najbardziej fajnie też myślę, że Polecam, drodzy widzowie, kanał zresztą na dole będziecie mieć link. E, na pewno czegoś mądrego się dowiecie. E, I a w sumie na przykład takie rzeczy jak streamujesz Titred Tuesday albo coś w tym stylu. Generalnie to jest tak, że czujesz, że to w jakiś sposób wpływa na twoją grę, w sensie. Ja uważam, że samo to, że mogłem sobie pograć z dobrymi zawodnikami, jak Hikaru czy coś, no to trochę mi też pomogło w rozwoju. Natomiast nie wiem jak to jest u Ciebie. No bo w sumie to jest bardziej też taka rozrywka, czy coś próbujesz wyciągać z tych partii. Bo wiadomo, to są blice, ale jednak jakieś tam warianciki można sobie sprawdzić. Czy raczej pod tym kątem zupełnie nie podchodzisz? Bo ja mówię uczciwie, że staram się podchodzić do tych partii, szczególnie z zawodnikami 2800, 2900, 3000, na przykład z żeby coś z tego wynieść w takim najmniejszym chociaż stopniu. Gdybym jakkolwiek w trakcie dnia poprzedzającego Title Tuesday miał chwilę, żeby tak sobie pomyśleć, co ja chcę się nauczyć, to może. Natomiast generalnie ja traktuję to jako zabawę. Okej. Okay. Ja to traktuję jako zabawę i wydaje mi się, że to jest przede wszystkim frajda. Mm -hmm. Mnie przyznam szczerze, niezmiernie dziwi, że ludzie chętniej oglądają um, Title Tuesday niż jakieś materiały szkoleniowe, bo mm -hmm. w, troszkę inaczej do tego podchodzę, ale ja myślę, że jako widz nie jestem reprezentatywny, więc może dlatego mm -hmm. tak się dzieje. E, myślę, że to y, szkoleniowo ciężko jest jakoś podciągnąć pod jakieś korzyści, choć. To, co, co, co to daje, to na pewno zawodnicy mają możliwość zagrać z graczami, z którymi normalnie by nie zagrali i zobaczyć, że oni też się mylą. Także to, to jest jakaś tam, oh. jakaś tam e, korzyść. E, natomiast e, czysto szkoleniowo, to mm, ciężko mi powiedzieć. Ja jestem raczej z tej generacji, która, która wyciąga nauki z n, troszkę dłuższych partii, choć to. Wiem, że Magnus Carson często zapraszał zawodników na jakieś sparringowe mecze blitzowe i nawet z takich partii się uczył, więc jak ktoś mm -hmm. umie to robić, to też może coś wyciągnąć. Znaczy no ja głównie staram się to robić pod kątem jakichś tam debiutów, w sensie jeżeli nauczę się jakichś, nie wiem, wariantów sycylijskich, akurat on mi i w szóstym ruchu już się pomylę, to jak potem sprawdzam sobie z, powiedzmy, notatkami, no to już <laughs> na... No, no potem już pamiętam jakby gdzie te błędy popełniałem, e, ale faktycznie, no to jest koniec końców blitz, więc wiele z tego wyciągnąć nie można. A, a propos jeszcze Titan pamiętasz jaki miałeś rekord? Ile punkcików? No. Ja kiedyś dawno temu zająłem jakieś wysokie miejsce, bo tam chyba było jeszcze wtedy 9 rund, i yy, to było z 5 lat temu. Wygrałem po kolei z Nakamurą i Kinem, a potem przegrałem chyba no. z jakimś oszustem albo z kimś, bo to jakiś mistrz Fide był, jakaś dziwna sprawa. Mm -hmm. okay. Nawet wygrałem nagrodę w wysokości uwaga 12 dolarów. Ale, ale to było dawno, z tym, mm -hmm. że to ja jakby nie tryharduję w tych turniejach. Ja rzadko kiedy gram jakiekolwiek debiuty, które gram normalnie, bo wychodzę z założenia, że to trochę głupio, a nie jestem mm -hmm. tak mocny, żeby grać jak Carson A6 i z każdym wygrywać, więc <laughs> no no, wychodzi to różnie, no nie jest to dla mnie jakby cel sam w sobie, raczej taki, żeby gdzieś tam mm -hmm. pograć, troszkę z widzami sobie pogadać, i, i tyle, jak się uda zagrać fajną partię, to spoko, jak nie, to nie, nie ma tutaj... Dla mnie to jest totalnie zabawa. Nawet jakbym zagrał dobrze, no to... To jest tylko Aha. Title Tuesday. No nie no, jasne. No dobra, to porozmawialiśmy już o przeszłości, porozmawialiśmy trochę o YouTubie, o Twitchu, o twoim podejściu. E, rozumiem, że bardziej się czujesz szachistą niż e, twórcą szachowym, czy w sumie nie? Jak, no bo ja mogę sobie powiedzieć, że ra, ja szachistą nie jestem. Ja jestem raczej powiedzmy, ładnie content kreatorem. Natomiast ty się, myślę, że jednak miał wszystko bardziej szachistą czujesz, czy nie? Bo tak się no dwa, dwa, lata, dwa, dwa lata pracy w CZES24 raczej wtedy byłem trochę bardziej e, myślę kreatorem zawartości, jak to powiedziałeś. Mhm. E, natomiast od, od początku tego roku, kiedy, kiedy CZES24 już zniknęło z, z radarów, e, no to myślę, że już raczej Interpretuje się jako, jako zawodnika, który od czasu do czasu coś robi w internecie. No, no i myślę, że tak to teraz jest. Może się to zmienić w no, jasność. To... Zobaczymy. No, nikt nie wie, jakby mi ktoś powiedział dwa lata temu, że będę mieć tysiąc filmów na YouTube, to też bym raczej nie wierzył, a jednak się zdarzyło, także no ciekawe. No dobrze, ale jednak jesteś, ba jesteś w baku. No i oczywiście na pewno każdego interesuje, jak Twoje w zasadzie myśli są w Pucharze Świata. No bo miałem gdzieś notatkę, ale ją przepadłeś. Wydaje mi się, że to będzie Twój piąty Puchar Świata w życiu, tak? Piąty albo czwarty. Któryś czy, czy na nawet pewno nie wiesz. będzie, <laughs> okay. któryś nawet będzie. W twojej notatce było napisane, że zazwyczaj za daleko nie dochodziłem. Oj, tak. I, I faktycznie ten puchar, system pucharowy mi nie leży zarówno w pucharze świata, jak i, jak i w Polsce. No jest to jakaś tam rzecz, która, która zazwyczaj słabo mi wychodziła. No, ale przynajmniej już teraz na Biśczołach Polski było troszkę lepiej, bo, bo udało mi się pokonać Wygrałaś, Jana Malka tak. z, z szymkiem kubularzem. W klasycznej części grałem ok. W dogrywce się nie odnalazłem i, i już, mi poszło, już mi poszło cieniutko. Natomiast ja myślę, że w takich turniejach jak, jak turniej Pucharowy, no nie ma co za bardzo myśleć, trzeba po prostu grać i trzeba walczyć do samego końca to co jakąś taką szkołę wyciągnąłem z, z ostatniego meczu z Szymkiem to, że, że, że trochę z, z, za szybko gdzieś tam się zniechęciłem w dogrywce, mhm. bo też jak, jak się patrzy na te, na te pojedynki um, pucharowe, no to często tam jest kupa różnych jaj, zwrotów akcji A. i tak dalej. Po <laughs> prostu trzeba, trzeba walczyć do, do upadłego, wypróbować sobie flaki i tak dalej. I no i tyle i nie wiem nie, wiadomo, że znam drabinkę wiadomo, że wiem, że, że jeżeli przejdę pierwszego przeciwnika z Egiptu, to w drugiej czeka na mnie Aleksander Dączenko, czyli gość dobry pewnie lepszy ode mnie, ale absolutnie w zasięgu, wiadomo, że wiem, że, <sum> że dalej też są jacyś tam przeciwnicy prawdopodobni, ale myślę, że tutaj trzeba po prostu nie za bardzo się zastanawiać co i kiedy bo, bo to jest puchar, możesz odpaść każdego dnia i no. no nie każdego, co drugi dzień. No, ale drugi? ale, ale mm, no. y, ja, ja liczę na to, że, że, że uda mi się zagrać ze swoją, dobrą, dobrą formą, y, którą ostatnio prezentowałem. Jeżeli, jeżeli to zaprezentuję, no to, to mogę zrobić dobry wynik, mogę sprawić jakieś niespodzianki, ale to też nie jest tak, że nie wiem, że, że przyjeżdżam na puchar i sobie myślę, to, to teraz to już kurczę, może to twój ostatni puchar, bo stary jesteś grzyb i, 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 pora, i pora pokazać, że jednak nie jesteś takim ogórem, ale nie, nie, jakby trzymam się tego, że, że, że chcę mieć frajdę z tego, co, co, co będę robił na szachownicy, jeżeli to będzie oznaczało, że Zagram jakieś dobre spotkania, to fajnie. Jak nie, no to trudno. Paradoksalnie mam nawet bilet kupiony chyba na 4 sierpnia na turniej do Rumunii. Bo oh, nie dlatego, że nie wierzę w swoje szanse, <laughs> tylko po prostu y zanim się okazało, że grał w Pucharze Świata, to kupiłem ten bilet. Aha. Aha, a organizatorzy rozumiem. powiedzieli, że jeżeli zdążę, to mogę przyjechać. Więc bilet mhm. mam, nie mogę go zwrócić i e, jakby opcje są inne, ale mam nadzieję, że biletu nie wykorzystam. Ja, mam tam. nadzieję, że, że, że będę mógł tutaj zajść trochę więcej, chociaż też żałuję, bo ja jako kibic uwielbiam oglądać Puchar Świata, zawsze się dzieje bardzo dużo. Mhm, e, I to też jest inny trochę puchar niż w Polsce, bo w Polsce no to tam bardzo szybko masz 3, 2 trzy pojedynki, często nieciekawe. No A tutaj w pierwszej, drugiej, trzeciej rundzie tych partii masz tyle, że ci się aż kręci w głowie. E, to i, prawda. I, I mnóstwo fajnych pojedynków, dogrywki. Pierwsza, druga runda tych pojedynków masz po 20 parę, często jakieś Armagedony. No super się to ogląda. Mhm. I, i, I to troszkę żałuję, mam nadzieję, że nie będę w stanie kibicować, no ale. E, no tak, ale, no ale to tak. system pucharowy tak siłą rzeczy, nie? Sprawy, na, na przykład w kołówce trudniej jest, żeby zawodnik z dalekiego miejsca, czy nawet w systemie szwajcarskim, żeby z dalekiego miejsca doszedł, zajął jakieś wysokie miejsca. Natomiast jednak mimo wszystko puchar to są dwie partie, tak jak mówiłeś, no każdy popełnia błędy i, i to też jest szansa dla tych Powiedzmy, osób z tego, spoza takiego szuba. No zresztą Jan Krzysztof Duda też te dwa lata temu nie był jakimś wielkim murowanym kandydatem do, do grania w finale, a jednak nie daj, żeby zagrał, to jeszcze wygrał i trafił z formą. Także, no tutaj na, na pewno można trzymać kciuki, czy to za ciebie, czy to za innych Polaków, czy za Polki, bo też będzie. Będą grać. No a tutaj pamiętajcie, widzowie, to bardziej do widzów, że no Puchar Świata praktycznie przez cały sierpień będzie trwać, nie? Bo to, ten finał jest zaplanowany na chyba ostatni weekend sierpnia, więc więc na pewno dużo tych partii będzie, no i też dużo na pewno niespodzianek. A czy w takim razie, e, jeśli, no, załóżmy, że. Załóżmy optymistycznie, że wygrałeś w pierwszej rundzie i grasz sobie z takim zawodnikiem jak właśnie pan Donczenko. On ma ranking 2680 coś. No i wypadałoby się zapewne do niego przygotować. I przygotowuj... Jak wygląda takie przygotowanie? Jak... Jak byś mógł powiedzieć, no bo powiem tak, na moim poziomie ja wchodzę w bazę i widzę, czy zawodnik gra E4, wtedy patrzę, co gra na przykład na mojego Tajmanowa, polecę sobie kilka ruchów, popatrzę jakieś tam struktury i spoko. Natomiast co zrobić, jeżeli twój przeciwnik gra wszystko? Czy pod jakimś konkretnym kątem się przygotowujesz? Na przykład, ja bym to tak widział, że zakładasz sobie, że OK, on będzie chciał zagrać raczej to, bo coś tam, coś tam, więc tutaj szukasz jakiejś, może nie pułapeczki, ale jakiegoś takiego zaskoczenia, które może dać ci szansę. Czy bardziej po prostu to jest powtórzenie debiutów, które grasz i co ma być to będzie? To zależy od sytuacji, bo są różni gracze. Niektórzy są stosunkowo przewidywalni, niektórzy mniej przewidywalni. Zależy też od Ciebie, bo są tacy gracze jak Radek Wojtaszek, który ma swój repertuar i. I ten repertuar jest bardzo dobrze przygotowany, jakby działający na każdego. Są tacy gracze jak ja, którzy raczej skaczą, raczej gdzieś tam pod przeciwnika przez całą karierę. E, I e, no i tyle. I e, właściwie każdy, z mojej perspektywy, każdy przeciwnik jest inny, do, innej, do każdego się inaczej przygotowujesz. Wiadomo, tak. że, że na tego Dączekę też coś tam zerknąłem. Gdzieś tam popatrzyłem krytycznie, co on może. Chcieć mi zrobić, co ja mogę jemu zrobić e, i gdzieś zaskoczyć. No bo wiadomo, że e, w obecnym przy obecnym stanie teorii, no to też, też ten element zaskoczenia jest bardzo istotny. E, mhm. Wszyscy wszystko już na swoich komputerach gdzieś tam przeanalizowali, no ale właśnie chodzi o to, żeby. Gdzieś tam pójść w tę, jakąś zapomnianą linię, albo w, wynaleźć jakoś, jakąś jedną próbę na jedną partię. No to jest cała sztuka w, w tym przygotowywaniu mhm. się. To na pewno więcej można wycisnąć od Grześka Gajeskiego, który, który jest no tak. dantem na, na najwyższym poziomie. Natomiast, yy, yy, no, Każdy ma jakieś swoje przygotowaniowe rytuały. Jedni to robią lepiej, drudzy to robią gorzej. Ja mam nadzieję, że. Będę w stanie pokazać na szachownicy, czy dobrze się przygotowałem na Donczenkę, czy źle. No i tyle. Okej, okay. czyli to, to tak słyszałem gdzieś z różnych źródeł, że to trochę wygląda w ten sposób, że patrzysz sobie na partię i patrzysz, czy zawodnik woli grać bardziej agresywnie i wtedy coś tam sobie pozycyjnie poszukasz, czy na odwrót, czy to raczej tak nie działa, czy to jest bardzo duże uproszczenie? No wiesz, w idealnym yy, świecie no to masz przeanalizowane partie twojego przeciwnika, a wiesz, y, mniej więcej jakie są jego słabości, czy się myli w tego typu strukturach, czy tego typu, jakie ma preferencje, y, czy dobrze liczy, czy wpada w nie do czasy, czy się myli w końcówkach, y, czy nie wiem, y, zwraca uwagę przy wymianach figur, no tysiące rzeczy możesz wy, mm -hmm. no, wyczalić, okay. tak? I czasami takie fajne smaczki są, jak, jak sobie wyłapiesz słaby punkt przeciwnika jak mam zawodników krajowego podwórka z którymi już grałem wiele partii no to ja już mniej więcej wiem co oni potrafią oni wiedzą czego co ja potrafię i, i wtedy gdzieś tam próbujesz sterować tą partią w kierunku który ciebie urządza kiedyś Anisz Giri mi powiedział ja z Aniszem przegrałem wszystkie partie klasyczne które grałem <gry> a było ich cztery on mi powiedział że on doskonale wie co ja myślę. No i dziękuję do widzenia. No. Aha. Oj. No to faktycznie może być problematyczne grać z takim zawodnikiem. Tak, tak. Więc no to, to, jest, to jest mówię, bardzo, bardzo ciekawa rzecz, no grać z żywym człowiekiem. Każdy ma swoje słabe, dobre strony, to też jest sztuką gdzieś tam to rozgryźć. No i to samo jest pracochłonne, czasochłonne. Nie, to samo przygotowanie debiutowe też jest sztuką, więc no, to są bardzo ciekawe tematy, które no, no, zajmują bardzo dużo czasu. No jasne, także rozumiem. To jest jeszcze takie, no bo też trzeba, to w sumie nie pytanie, ale też trzeba pamiętać, że nawet Twój pierwszy rywal nie, no to jest człowiek z Egiptu, ale też za darmo mu <laughs> przepustki na Puchar Świata nie dali, ma ranking 2400, i to też wcale nie musi być spacerek. Także na pewno nie ma co. Nie ma co kogoś w jakiś tam sposób Ale lekceważyć. Tak, ja, ja absolutnie jestem daleki od lekceważenia kogokolwiek. W dzisiejszych czasach każdy jest w stanie się dobrze przygotować do partii. Mhm. I też tak jak mówiłem, no trzeba być obiektywnym. Jeżeli okaże się, że przeciwnik zagra dwie dobre partie i zrobię na przykład dwa remisy, to ja nie będę płakał. No po prostu to są szachy XXI wieku, trzeba to zaakceptować. Oczywiście chciałbym. Najlepiej wygrać 2-0 i się cieszyć wolnym dniem, bo tutaj na dogrywki są osobne dni, ale no, to jest puchar, trzeba, trzeba przechodzić dalej i... No i, i, i tyle, i akceptować to jak, jak to będzie wyglądało. Mm -hmm. A wiesz już, czy grasz pierwszą rundę białymi i czarnymi, czy czarnymi? Jak to, czy ja to jest... to zostanie wylosowane na otwarciu, na które się chyba nie wybieram, ale potem jest odprawa okay. techniczna i wszystko się. A to wylosować. losuje się powiedzmy przed, przed każdą rundą chyba trzeba wylosować, nie? W sensie, jeżeli załóżmy Chyba nie. Na Pucharze świata zazwyczaj było tak, że było wylosowane no, pierwszy zawodnik, który no, wpływało to już na wszystkie ustawienia, aha, a aha. potem jest zasada, że rozstawiony zawodnik ma przemianę kolorów w kolejnych rundach, aha, tylko jeżeli okay. ty wskakujesz na miejsce tego rozstawionego, to ty przechwytujesz jego kolor i to czasami prowadziło do. Eee, niespodzianek, bo to było niejasne, bo sędziowie nie zawsze znali zasady. I zapytał sędziego, sędzia powiedział tak, okazywało się inaczej i się robił bałagan. Okej, okay. a w sumie wolałbyś grać w pierwszą rundę czarnymi czy białymi? W sensie pewnie jest jakaś zasada, że lepiej jest grać którymś kolorem, czy nie? Czy raczej to jest bez znaczenia? Tak, zasada jest taka, że chcę grać tymi, które doprowadzą mnie do wygranej. Nie, nie, ja nie, nie mam tutaj wiele. Okay. Ja bo tak sobie myślałem, że pewnie może lepiej zacząć czarnymi, bo jak wy stoisz, no to białymi trochę bardziej komfortowo można spokojnie sobie ustawić lepszą pozycję i cisnąć, no ale z drugiej strony zagrasz czarnymi i dostaniesz łomot, i, i wtedy jest trochę biały mi smutno, bo też musisz grać agresywnie. No to dobra, to <laughs> chyba. Mhm. o Pucharze Świata chyba w sumie wszystko powiedzieliśmy, tak myślę jeszcze, no bo Magnus Carlsen nigdy nie wygrał Pucharu Świata, pewnie będzie to dla niego jakiś tam cel, no ale to jest zawsze wróżenie z fusu, bo jednak trochę tych partii trzeba rozegrać, no nigdy nie wiadomo, na ostatnim Pucharze Świata został zatrzymany w półfinale przez Janka, odpadł po dogrywkach, ale myślę, że, za, tak, tak sobie głośno myślę że, myślę, że to może być dla niego taki, no na pewno cel, nie, no jednak wygrał prawie wszystko, jednak Pucharu Świata się nie udało, także... Także tak to jest. A w ogóle wszyscy gracie na jednej sali? To jest jedna duża hala, powiedzmy, i każdy z was gra w jednym pomieszczeniu, czy, czy też jeszcze nie wiesz? Chciałem wejść na salę, ale powiedziano mi, że trwa spotkanie. Zakładam, że to było spotkanie sędziów, więc nie byłem wpuszczony. Mhm. Myślę, że będzie jedna sala, z tym, że musiałaby być dość duża, bo przypominam, że to jest Puchar świata Open oraz Puchar świata kobiet, więc tak. no troszkę tych zawodników będzie, ale jak jest w praktyce, to nie umiem. Mhm. Okej, okay. dobra, to tak będziemy już zmierzać ku końcowi, w sumie wyszło ponad dwie godzinki, ale na koniec jeszcze, szyb... w miłym towarzystwie zawsze czas szybko leci, także <grym> na koniec jeszcze kilka takich szybkich pytań, które, które chciałem Ci zadać, możesz, jeżeli chcesz, możesz odpowiedzieć jednym słowem, jednym zdaniem. Jak chcesz się rozgadać, to spoko. Pierwsze pytanie, i to jest pytanie w zasadzie nie ode mnie, bardziej od widzów: a mianowicie to się powtarza za każdym razem, być może nawet ty też spotkałeś się podczas swojej kariery streamowania, gdzie na czacie coś, ktoś coś pisze. A mianowicie, czy uważasz, że każdy zawodnik, na przykład, nie wiem, który zaczyna grać w wieku 18 czy 20 lat, albo zaczął grać, bo zaczął się boom szachowy te kilka lat temu, a on już jest nastolatkiem, czy taka osoba ma szansę na tytuł międzynarodowy, czy raczej już jest za późno? Tak. No jak sądzisz? Ja myślę, że raczej jest ciężko, bo pewne rzeczy dużo łatwiej jest przyswoić w młodym wieku. Mhm. Potem jest trudno, ale jeżeli ktoś bardzo się zmotywuje, no to myślę, że, że wszystko jakoś tam jest osiągalne. Pytanie, czy warto? Pytanie, czy chcemy, akurat mając nie wiem, 20 lat, zamiast iść na spotkanie ze znajomymi, siedzieć i tutaj szkolić się szachowo? Ja myślę, że każdy. W każdym wieku może rozpocząć przygodę z szachami, ale nie z celem zostania arcymistrzem, mistrzem międzynarodowym, czy nawet kandydatem na mistrza, tylko po prostu żeby mieć frajdę z tego, że umie się grać w szachy, bo to jest bardzo fajna gra. Tak, to jest... Na każdym tak naprawdę poziomie można mieć Friday, i to nieważne czy się gra 30 lat wyczynowo, czy się gra dwa miesiące amatorsko, szachy są fajne. Tak, dokładnie, ja to też zawsze widzę, powtarzam, że idźcie na swój pierwszy turniej, bo jednak granie w internecie jest też fajne, ale jednak taka rywalizacja na żywo, gdzie widzisz, że siadasz i ten przeciwnik twój też nie jest jakimś arcywistrzem gra tak samo jak Ty i sobie po prostu gracie i nikt się z was nie śmieje. bo to, to jest fajne, bo no, wiele osób ma takie przeświadczenie, że jak pójdą na pierwszy turniej, to każdy będzie za nimi tylko chodził i patrzył, czy nie podstawili figury, nie a tak to nie wygląda. Także także jak najbardziej ja też mam podobne podejście a propos tego pytania, że prawdopodobnie ja ja zawsze mówię, że ja widzę jak ja gram, w sensie ile ja błędów popełniam i mój poziom prawdopodobnie jest w stanie osiągnąć każdy, tylko że jednak mimo wszystko to jest też kwestia tego, czy tak jak Mateusz wspomniałeś, no trzeba by było poświęcić troszeczkę czasu, a kwestia tego czy się chce, bo można grać w szachy i się dobrze nimi bawić mając czwartą kategorię. Ok, drugie pytanie, czy masz jakąś ulubioną książkę? Eee, czy masz jakąś ulubioną książkę szachową? No tutaj tutaj powinienem oczywiście rzucić teraz 50 tytułami. Okay. Tego nie zrobię, bo, bo, bo gdzieś tam szachowo na pewno mogłem więcej książek przeczytać. Wcale jakiś ton nie przeczytałem, natomiast bardzo lubiłem właśnie książki z zadaniami. I jeżeli jakieś wpadały, to starałem się te zadania, jakieś kombinacje rozwiązywać. Także tytułem nie rzucę. To nie oznacza, że zupełnie nic nie przeczytałem, ale na pewno, na pewno tutaj powi powinienem być bardziej wyedukowany w niektórych aspektach. Także. E, muszę rozczarować, e, nie, nie dam tytułu. Okej, okay, to ostatnie, ostatnie, ostatnie pytanie, a mianowicie. Czy uważasz, że ktoś z tej młodej generacji, albo kto z tej młodej generacji ma największe szanse na zostanie mistrzem świata? Czy będzie to raczej firuszcza, czy będzie to raczej Abdusatorow, Pragnananda, Gukesh? czy byłbyś w stanie, nie mówię postawić pieniądze, ale jednak tak <laughs> pokazać palcem na któregoś? Jakbyś miał, jakbyś musiał. To ja generalnie nie lubię tego typu pytań, bo no, tych Mistrzów świata w, w, w szachach mieliśmy naprawdę niewielu i e, no to jest coś, co jest i fajne i niefajne. E, bo, bo ta tradycja jest z jednej strony super, z drugiej strony może nie przystoi do dzisiejszych czasów, może zaraz się okaże, że w ogóle nie potrzebujemy mistrza świata i <laughs> też jest fajnie, tak jak ma tenis. Natomiast o, Mamy, mamy przecież zawodników w historii, którzy byli wybitnymi graczami, już nie sięgając daleko nawet pamięcią, no to na przykład Aronian, czy, czy, czy wcześniej Korcznoj, czy nawet jakiś Szyrow można też powiedzieć, no zawodnik absolutnie wybitny i, i tak dalej. Zapisali się w historii, tymi mistrzami świata nie zostali i no i trudno. Mhm. I no, Wańczuk. No tak. tych nazwisk naprawdę można sporo znaleźć. Ja myślę, że wszyscy ci gracze, których wymieniłeś, mają ogromny potencjał, no ale, żeby zostać mistrzem świata, jeżeli jest utrzymana forma właśnie takich meczów, no to, to trzeba mieć i umiejętności, i troszkę szczęścia, no bo, bo trzeba trafić z formą na turniej kwalifikacyjny, na ten turniej kandydatów turniej, który jest bardzo trudny. Po tym jak się wygrywa ten turniej kandydatów, no to ty jakby potwierdzasz swoje umiejętności do gry dobrej w turnieju kołowym, ale trafiasz do meczu. Mecz jest zupełnie inny, zupełnie inne zasady, zupełnie inne nawyki są potrzebne. I. No. Okay. Dobry gracz powinien przetrwać, ale niekoniecznie niekoniecznie. To... No to są zupełnie inne realia, takie niepowtarzalne, inne otoczenie, no i wiadomo, każdy z tych graczy chciałby zostać mistrzem świata, każdy ma potencjał, ale równie dobrze mogę powiedzieć, że ktoś z nich nie zostanie mistrzem świata, a mimo to będzie się uważało, że to był gracz w sumie najlepszy przez ileś tam lat. Gdyby okay. Karsten nie zdecydował grać o mistrzostwo świata, nadal byśmy go, tam te 10 lat temu, kiedy już miał najwyższy ranking na świecie, nadal byśmy go uważali za najlepszego gracza, tak? bo by wszystko wygrywał. Tylko po prostu nie chciał grać w tym cyklu. Więc... Okej, okay, no w sumie racja. Tak to, tak to widzę, ale no, który z tych graczy, jeżeli już tak mnie przymuszasz nożem pod ścianę, to tak ja jest. powiem, że chyba najbardziej mi się podoba Abdu Satorow i, i póki o. co jemu kibicuję chyba. No to tutaj na koniec też się zgadzamy, bo ja też jestem wielkim fanem, w sensie jakoś tak lubię jego styl gry, lubię jego jakby nawet takie zachowania przy szachownicy i taką myślę, że mogę nazwać to dojrzałością, także... Eee, także spoko. Dobrze, to na tym sobie zakończymy. Dziękuję bardzo za ciekawą rozmowę. Myślę, że nie tylko mnie, ale również widzom na pewno się podobała. No, i przede wszystkim też trzymam kciuki i myślę, że też wszyscy w Polsce trzymamy kciuki nie tylko za Ciebie, za wszystkich w sumie reprezentantów oraz reprezentantki. No i dochodźcie tam jak najdalej. Obyście poprzechodzili te pierwsze rundy bez problemów, a potem, no, to już się zobaczy. No dobrze, coś? mam nadzieję, że ktoś będzie w stanie wysłuchać od początku do końca, ja oczywiście też zachęcam, żeby czasami zajrzeć na moje kanały, a tobie bardzo Jak dziękuję za, za pomysł na taką rozmowę. Ja również tobie dziękuję za chęć i poświęcenie dwóch godzin ponad, no i też zachęcam do odwiedzania Mateusza, także dzięki wielkie Mateusz, drodzy widzowie, trzymajcie się cieplutko, no i do usłyszenia następnym razem, cześć. Do zobaczenia.